Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych radnych na połączonych komisjach Komisji Gospodarki Miejskiej i Komisji Budżetu zwołanych poprzez panią przewodniczącą Rady Miasta. Wiodącym tematem będzie zajęcie stanowiska Rady Miasta w sprawie uchwały nr 27/2023 RIO w Katowicach z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały Rady Miasta Lędziny z dnia 15 grudnia. Przypomnę, że to jest uchwała budżetowa. Na wniosek pani burmistrz została ona poddana pod sprawdzenie przez Regionalną Izbę Obrachunkową, bo budziła dużo zastrzeżeń i wątpliwości przez panią burmistrz. Chciałbym na samym początku sprawdzić obecność radnych. Komisja Gospodarki Miejskiej, radny Szymon Cymoń jest, radny Łukasz Kuczek obecny, pani radna Bogumiła Stolecka, pan radny Tomasz Kostyra jest, pani przewodnicząca Maria Głos, pan radny Karol Kolny jeszcze nieobecny, mam nadzieję, że dojedzie. Komisja Budżetu, pani przewodnicząca, pani Anna Wysocka, pan Tadeusz Ingram, pan Bogusław Dzierżak, pan radny Paweł Wanot, pan radny Edward Urbańczyk. Jest kworum w obu dwóch komisjach. Dodatkowo są radni, proszę zaznaczyć, pan radny Hubert Handy, pani radna Elżbieta Ostrowska i pan radny Bogusław Noras. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Ja bym pozwolił sobie tutaj wprowadzić jeszcze wnioski, zapytania, informacje i punktem siódmym, żeby było jeszcze interpelacje. Prosiłbym o wprowadzenie takiego wniosku. Tak. I proszę pan radny Łukasz Kuczek jeszcze. Dziękuję panie przewodniczący. Ja też bym prosił o poszerzenie porządku obrad o uchwałę, którą jako przewodniczący klubu radnych złożyłem dzisiaj na komisję, żeby ją procedować. Zarzuca się nam, że nic nie robimy w tym kierunku. Jakieś zajęcie stanowiska to też nie jest żadna jakaś nowość, więc przygotowałem uchwałę w imieniu klubu radnych, która niesie zmiany do budżetu, tak? Jakieś konkretne działania są przedstawione. Rozmawialiśmy z panią burmistrz na ten temat, miała sprawę przemyśleć, do dzisiaj odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Pytała, czy zrobimy coś w kwestii tego, co zastrzegło RIO. Zapytałem, czy przygotuje uchwałę do tego. Odpowiedziała, że to jest po naszej kwestii, dlatego uchwała została przygotowana. I prosiłbym, żeby wprowadzić ją do porządku obrad, żeby ją dzisiaj przedyskutować. Ewentualne jakieś wątpliwości do tej uchwały, jeżeli ją przedyskutujemy i zaopiniujemy, wtedy złożę wniosek o sesję nadzwyczajną z projektem tej uchwały. Dziękuję. Proszę pani skarbnik. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, z tego co wiem, to ja osobiście wysyłałam do państwa pismo, które było odpowiedzią na zapytanie pani przewodniczącej Marii Głos na temat decyzji wprowadzenia wolnych środków właśnie do budżetu. I tam było określone stanowisko pani burmistrz, która nie wyraziła zgody i proponowała te zapisy, które były w projekcie uchwały z dnia 7 grudnia. I taką odpowiedź państwo wszyscy otrzymaliście, więc tutaj no, nie zgodzę się z tym, że pani burmistrz nie zajęła stanowiska. Natomiast tutaj na wstępie chciałabym też państwa poinformować, że przejrzałam sobie tą uchwałę, którą mam, ten projekt uchwały, który państwo przedstawiają. I brakuje tutaj zapisu bardzo ważnego w tej uchwale, ponieważ wprowadzając wolne środki, państwo zaciągają deficyt. I w uchwale, w takiej uchwale, w treści musi być wskazany ten deficyt i musi być wskazane pokrycie tego deficytu, ponieważ ona będzie niepełna. W treści proszę uchwały. Jeżeli państwo będziecie chcieli przegłosować, ale to tak jak mówię, no tutaj, żeby zaciągnąć deficyt, pani burmistrz musi wyrazić zgody, a jej stanowisko było takie, że nie wyraża na ten moment. Oczywiście, panie przewodniczący, mogę?
Proszę bardzo. Oczywiście zgadzam się z tym, dlatego że pani burmistrz powiedziała, że uchwała przez urząd nie będzie przygotowana, została przygotowana przeze mnie jako przewodniczącego klubu, mam do tego prawo przedstawić uchwałę. I chciałbym powiedzieć, że jeżeli na sesji nadzwyczajnej, dzisiaj jeżeli komisja zaopiniuje i dojdzie do sesji nadzwyczajnej, jeżeli na sesji nadzwyczajnej dalej będzie podtrzymywane stanowisko, że pani burmistrz nie zgadza się na wprowadzenie wolnych środków, tak jak zostało to przeze mnie zaproponowane, wtedy wprowadzimy autopoprawkę i z całej uchwały wykreślimy wolne środki i te zadania, które z nimi się wiązały i pozostawimy resztę, czyli dofinansowanie do węgla dla mieszkańców, żeby można było je wypłacić i dwie zmiany RIO, które nie wymagają wkładu finansowego, a RIO zastrzegło. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pana radny Paweł Wanot. Dziękuję. Ja chciałbym przypomnieć, że jeszcze jesteśmy w punkcie przyjęcia porządku obrad. Znaczy na to tylko nadmienię, bo tutaj mi pan przewodniczący przedłożył uchwałę. Ja miałem wątpliwości, czy Rada Miasta posiada kompetencje w zakresie inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej budżetu. Sprawdzając na szybko artykuł 233 ustawy o finansach publicznych, jego brzmienie, że inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej o prowizorium budżetowym o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, czyli w tym przypadku, burmistrzowi miasta Lędziny. Dlatego nawet procedowanie nad taką uchwałą ja uważam za bezcelowe, ponieważ żadne miasto nie ma takich kompetencji, żeby taką uchwałę zaproponować i taką uchwałę przedłożyć. Ale to oczywiście decyzja należy do Rady. Dziękuję. Proszę pana radny Łukasz Kuczek. Tak, ja się tu zgadzam z panem radnym, bo też byłem takiego zdania, jednakże po rozmowie z panią burmistrz, która powiedziała, że urząd takiej uchwały przygotowywał nie będzie, a potem pojawiły się na stronach miasta zarzuty do Rady Miasta, że mieszkańcy nie dostaną dotacji do węgla, bo jest procedowana uchwała w RIO i Rada z tym nic nie robi, dlatego złożyłem taką uchwałę. Jeżeli to będzie niezgodne z prawem, RIO się na pewno do tego odniesie i może wtedy jasno i wyraźnie powie, kto ma te zmiany do budżetu przygotować. Żeby nie było wszystko scedowane na Radę Miasta, tak jak to jest zawsze na stronie miasta, gdzie nawet Rada Miasta nie może swojego stanowiska wyrazić. Dziękuję. Dziękuję. Czy są już wprowadzone wnioski? Dobrze, to pierwszy wniosek o wprowadzenie punktu interpelacje. Komisja Gospodarki, może jedna komisja nie głosuje, bo nie muszą dwie komisje głosować, tak? To Komisja Gospodarki, radny Simonicz jest za, radny Kuczek? Za. Radna Stolecka? Pan radny Kostyra? Radna Głos? I proszę zgłosić obecność pana radnego Kolnego. Jak pan głosuje? Za. Dziękuję. Teraz będzie drugi wniosek o wprowadzenie uchwały przygotowanej przez klub wspólnie dla Lędzin. Tutaj będzie głosować komisja budżetowa. Jak sama nazwa wskazuje, uchwała jest budżetowa, tak? Proszę pana. Panie przewodniczący, mogę jedno takie pytanie? Proszę. Czy możemy ewentualnie też, bo tutaj mamy no, wskazane przez radnego Pawła Wanota z prostych przepisów, że jest to działanie bezprawne, czy możemy ewentualnie na tym etapie skontaktować się z obsługą prawną, z mecenasem, żeby potwierdzić, czy faktycznie jest jakaś furtka, żeby nad tym dyskutować, czy jest to totalne niebezprawne działanie, no bo nie dość, że mamy problemy z RIO, to jeszcze jak gdyby no, kolejne uchwały będą pogłębiały ten problem, no i nie widzę tutaj możliwości wyjścia z tej patowej sytuacji, zamiast iść trochę do przodu, no to my jak gdyby coraz bardziej się będziemy tutaj zagłębiać w kolejne problemy, więc no ja widziałbym to w ten sposób, że lepiej by było to, co nawet tam niektórzy radni apelowali, żeby porozmawiać, współpracować, spotkać się i żeby jeżeli coś chcemy naprawiać, to naprawiajmy to w sposób prawidłowy, a nie no, generujmy dodatkowe problemy i zagrożenia, że dalej ta procedura będzie trwała jeszcze dłużej i ci ludzie nie dostaną tych pieniędzy teraz, tylko dostaną je w maju, w kwietniu, bo RIO będzie kolejne terminy miało. Także Panie radny, ja się tutaj z panem w 100% zgodzę, tak? Bo tylko, że stajemy przed kolejnym faktem dokonanym, tak? Po raz kolejny jesteśmy zastraszani mieszkańcami, tak?
co miesiąc jest to robione, że jesteśmy zastraszaniem mieszkańcami i powiem tak, ja już dzisiaj oficjalnie powiem i oficjalnie się tego będę trzymał do końca roku, że żadna zmiana, jeżeli zaakceptujemy uchwałę budżetową, tak, czy to będzie poprawiona przez nas, czy wróci do formy, która była nam przedstawiona 15 grudnia, jest to uchwała pani burmistrz i żadna zmiana do zmian w budżecie nie będzie na żadnej sesji już przeze mnie zaakceptowana, tak? Jak sobie pani burmistrz z panią skarbnik przygotowały uchwałę, tak teraz będą za nim odpowiadać, tak? Moja ręka tylko i wyłącznie, tak? Moja ręka już do żadnych zmian. Nie interesuje mnie to, że tu przyjdą dyrektorzy, przyjdą nauczyciele, przyjdą ludzie. Ja przegłosuję uchwałę z 15 grudnia i moja ręka nad żadną zmianą w budżecie już nie zagłosuje. Dziękuję. Jeżeli ośrodki zewnątrz, owszem, ale reszta zmian w budżecie nie, dziękuję. Bo ja po raz kolejny na wyśmiewisko nie będę swojego nazwiska wystawiał. Dziękuję. Tak więc ja myślę, że dzisiaj jakieś stanowisko wypracujemy. To będzie ostatnie stanowisko, które przegłosuję. Ja jako radny przegłosuję budżet, przegłosuję uchwałę budżetową i więcej już nie będę głosował nad żadnymi zmianami, bo ja nie pozwolę, żeby nazwisko Simonicz było targane, szargane w internecie, było wszędzie przez ludzi wypowiadane, tak? Nie tędy droga. Były 4 lata nic się nie dało zrobić, nie dało się przede wszystkim współpracować, bo ktoś chce pokazać w tym mieście, jaki to jest poszkodowany, tak? Na tym to mamy polegać, także za budżet, który przegłosujemy, a moim zdaniem najlepiej będzie przegłosować budżet z 15 grudnia, będą odpowiadać osoby, które go przygotowały. Nie, moja ręka już nie przegłosuje żadnych zmian. Jest przygotowany przez panią burmistrz, panią skarbnik, przez cały rok do 31 grudnia będą za budżet odpowiadać, jaki przygotowały, jaki 15 grudnia nam przedstawiły, taki sobie będą prowadzić cały rok. Bo nie może być tak, jak jest już przez 4 lata, że jesteśmy wyśmiewani, obrażani i poniżani na internecie i wszędzie, gdzie się da, tak? A nic nie możemy zrobić, bo jeżeli zrobimy jakąś zmianę do budżetu, to jest instytucja RIO, gdzie można napisać donos na radnych i oni się wami zajmą. Także jaki budżet był 15 grudnia, jestem za tym, żeby go przedstawić jeszcze raz w razie do zagłosowania, do przegłosowania. Ja będę teraz patrzył, jak sobie osoby, które go przygotowały, będą sobie go wykonywać przez cały rok. Dziękuję. A wracając do... Proszę jeszcze pan radny Łukasz Kuczyk. No, mogę dokończyć, panie przewodniczący? Proszę bardzo. Jasne, wracając do meritum, no ja bym bardzo prosił tutaj o tą pomoc prawną, czy opinię prawną w tym zakresie. Tak jak mówię, no podejścia mogą być różne faktycznie, że nic nie robimy. Ale no ja skłaniam się na w kierunku tego, że jeżeli coś robić, no to robić to tak, żeby pomóc, a nie zaszkodzić. Także jeżeli źle to zrobimy, to przypuszczam, że to zostanie wykorzystane po raz kolejny. No i będzie się pan musiał, czy wszyscy będziemy się musieli spotykać z takimi negatywnymi opiniami. No teoretycznie radny nic nie musi, ale rozliczany jest przez ludzi, no i tutaj wszyscy wiemy, że oczekiwania są takie jednak ze strony ludzi, choćby ten temat węgla, który gdzieś tutaj nabrzmiał, że ludzie oczekują, żeby te środki trafiły w końcu do tych beneficjentów, którzy potrzebują tych pieniędzy. Także jeżeli to możliwe, prosiłbym i apelował o to, żeby nie robić nic pochopnie, nie wiem, czy na złość, czy nie na złość, ale zróbmy to zgodnie z prawem, także żeby były tego efekty pozytywne. Dziękuję. A czy jest na przykład... Jest tak, ja tu prosiłbym o żeby tutaj podszedł do nas i proszę jeszcze radny Łukasz Kuczek. Dziękuję panie przewodniczący, bo ja chciałem przypomnieć, że my jesteśmy na komisji, więc możemy sobie nad czymś procedować, a na sesji nadzwyczajnej dopiero podejmujemy uchwałę i wtedy będzie potrzebny pan mecenas do tego. Dlatego też, że komisja też została zwołana tak na ostatnią chwilę, przygotowałem projekt uchwały i dlatego jeszcze, jeżeli go będziemy procedować w ogóle dzisiaj, bo jeszcze go nie procedujemy, bo nie został wprowadzony do porządku obrad, po pierwsze, a po drugie, jeżeli go będziemy procedować, także będą 2 dni na to, żeby i pani skarbnik mogła się dokładnie zapoznać z tą uchwałą i pan mecenas. I jeżeli będzie tak, jak radny Paweł Wanot mówi, że Rada Miasta nie może wprowadzać zmian do budżetu, to ja nie widzę nic trudnego w tym, że przedstawione rozwiązania już są podane. Tak? I pani skarbnik na sesję nadzwyczajną może przygotować uchwałę z tymi pomysłami, które tu wyprocedujemy, jeżeli się zgodzicie z tym, co jest w uchwale, wprowadzić to w Bestii, czy w jakim tam programie
to robicie i przedstawić projekt uchwały jako Urząd Miasta. Ja nie widzę w tym żadnego problemu. Dziękuję. Dziękuję. Tutaj, jak już pani skarbnik wcześniej wspomniała, no pani burmistrz nie wyraziła zgody na to, żeby wprowadzać wolne środki, tak? Dostaliśmy taką odpowiedź. No ja powiem tak, ja też tu nie mogę doprowadzić do tego, żeby było złamane prawo. Poczekamy, jak pan mecenas się wypowie w tym temacie. No i potem podejmiemy dalszą dyskusję i będziemy rozmawiać w tym temacie. A co do tego, że komisja została zwołana tak późno, no przyszło pismo Rio i po piśmie Rio pani przewodnicząca poprosiła o zwołanie komisji połączonej. Zostałem o tym poinformowany, też wyraziłem swoją zgodę. Także myślę, że tutaj co do tego terminu i co do zwołania tych komisji połączonych nie mamy co dywagować ani dyskutować. Teraz jeszcze jest tu pani radna Anna Wysocka zgłoszona, proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Czyli wychodzi na to, że jeżeli byśmy chcieli cośkolwiek naprzeciw mieszkańcom zrobić, to nic nie możemy zrobić. No bo pani burmistrz się nie zgadza, poszła na wolne teraz i my właściwie musimy czekać. Ale wszystka wina jest na rady, na radnych, że oni się nie zgodzili, oni tego. A ja chciałam się zapytać pani skarbnik, dlaczego zarządzeniem pani burmistrz wpisała kwotę 860 tysięcy na zakup węgla dopiero w tym roku, jak to było węgiel w tamtym roku? A to przyszło już na budżet do tego roku. Ja bym chciał tutaj, żeby pani skarbnik nie odpowiadała, bo jesteśmy dalej w przyjęciu porządku obrad. No ale żebym nie zapomniała. No tak, to niech pani sobie zanotuje i czekamy na pana mecenasa, tak? To przerwa 5 minut, tak.
Wznawiamy komisję tutaj. Oddaję głos pani mecenas. Dzień dobry. Rozumiem, że pytanie dotyczy inicjatywy uchwały budżetowej, więc inicjatywę zgodnie z ustawą o finansach publicznych ma wójt, burmistrz, prezydent. Natomiast sytuacja, w jakiej państwo się znajdują, proszę mnie poprawić, bo nie było mnie przy tej pierwszej części, dotyczy sytuacji, w której państwo przedstawiają propozycję, a burmistrz no, uwzględnia lub nie i składa projekt uchwały budżetowej z tymi państwa propozycjami lub nie. Tak ja to widzę. Jeżeli są jakieś pytania czy o podstawę prawną, to proszę pytać. Proszę panie radny. Ja rozmawiam z panią burmistrz tak. Czy pani burmistrz zapytała się mnie, czy przygotujemy projekt uchwały zmienić to, co wskazało RIO. Ja powiedziałem, żeby to przygotował Urząd Miasta. Pani burmistrz powiedziała, że oni nic nie będą przygotowywać, że mamy my to zrobić. Więc na tej podstawie przygotowałem zmiany do budżetu. I są one przygotowane. Ja się zgadzam z tym, że ten projekt, jeżeli go Rada Miasta zaakceptuje, to tam nie musi być nazwisko przewodniczący klubu Łukasz Kuczek. Dlatego może tu być pani burmistrz Anna Wiaderny, bo teraz oczywiście pani burmistrz jest na urlopie, i pani Kinga Drabik. Ja nie widzę żadnego problemu. Tylko niech to jasno i głośno wybrzmi, że działamy w tym kierunku, bo na stronie miasta pojawiło się, że nie można wypłacić ludziom dodatku węglowego, bo Rada Miasta to blokuje. No to przepraszam bardzo, Rada Miasta przedstawiła gotowe rozwiązanie. Jakie tam będzie nazwisko, mnie nie interesuje. Ważne, żeby to doszło do celu. Tutaj jest jeszcze w kolejce pan radny Bogusław Dzierżak. Proszę bardzo. Dziękuję za głos. Wysoka Rado, wszyscy jesteśmy tu na sali świadomi, że procedowanie tej uchwały jest niezgodne z porządkiem prawnym, co tu padło między innymi. I tak jak zauważono, żył tu też Tomek Kostyra, to nie przyspieszy nic, tylko później, bo znowu będzie coś uchwalone, co będzie niezgodne z prawem i znowu będziemy, że tak powiem, mieli tą uchwałę wyrzuconą do kosza. Oczywiście Rada się uprze, to będzie procedować nad tym, ale najlepszym wyjściem sytuacji jest to, co zaproponował przewodniczący Szymon Szymonicz, uchwalić budżet z 15 grudnia. Nie. W tej formie, która została przygotowana przez panią burmistrz, panią skarbnik. Ta nie budzi wątpliwości Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wydała pozytywną opinię. To rozwiązuje problem. To zaproponował pan przewodniczący. Rozwiązuje to problem. Dziękuję. Panie przewodniczący. Proszę pan radny Paweł Wanot, bo jest tutaj zgłoszony. Proszę się zgłaszać na sesji, będę udzielał głosu. Dziękuję panie przewodniczący. Pani mecenas, problem jest bardziej złożony, bo tu nie chodzi o samą inicjatywę w postaci wniosku uwzględnienia lub nieuwzględnienia. Mamy projekt uchwały. Mamy projekt uchwały budżetowej, która zmienia budżet w określonym zakresie. Czy Rada Miasta w takim zakresie, już pomijając zgodę czy brak zgody organu wykonawczego, czy Rada Miasta posiada kompetencje, żeby taką uchwałę procedować? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? Jeżeli nie, to w jakim zakresie? No bo pani tutaj odniosła się do wniosków, które mogą lub nie będą uwzględnione przez burmistrza. My nie mamy wniosków, my mamy gotowy projekt uchwały. Czy nad takim projektem uchwały możemy głosować, czy możemy podejmować wiążące decyzje? Dziękuję. Dziękuję. Czy pani odpowie? Proszę. Więc tak, tutaj jest analogiczna sytuacja do tego, co powiedziałam przed chwilą. Również ten projekt uchwały, który jest przygotowany przez państwa, no nie jest lege artis projektem uchwały, na którym możecie państwo procedować, tak? Jest to propozycja, którą możecie złożyć do burmistrza. Burmistrz, jeżeli uwzględni państwa propozycję w tej projektowanej uchwale i przyjmie ją jako swoją, może wystąpić z inicjatywą wtedy i wtedy możecie państwo to podać pod głosowanie. Mogę prosić o głos.
Ale ja nie widzę tutaj zgłoszonych. To znaczy się, bo nie jestem zalegowany. To proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Ja myślę, czytając program naszego posiedzenia komisji, to jest sytuacja, ja myślałem jedną rzecz, że no po prostu musimy się ustosunkować do naprawienia rzeczy, które wskazało Rio. Bo Rio po kolegium wskazało, co Rada Miasta ma naprawić. Ja myślę, że na ten temat powinniśmy dyskutować, a nie nad tym, czy jest to prawne, bo już słyszę teraz dwie opinie, że jeżeli tą uchwałę będziemy chcieli wprowadzać i tak dalej, jest to nieprawne. Nam Rio wskazało do 19 lutego, mamy poprawić rzeczy, które były błędne w budżecie. To, co zostało przegłosowane. I ja myślałem, że tu będziemy dyskutowali nad tym, jak to poprawiamy, czy to poprawiamy, bo jest dobrze, wszyscy o tym wiemy, że jak do 19 tego nie poprawimy, to Rio będzie to poprawiać. A to jest to, co powiedział Bogusław Dzierżak. Po prostu ludzie będą czekać, bo jeżeli my to poprawimy i będzie to zgodne z tym, co Rio zapisało, to dodatki na węgiel będą mogły być wypłacane od razu. Od razu. No, to można nawet i nadzwyczajnie odnośnie tych poprawek. Bo dzisiaj to jest komisja i komisja tego nie poprawi, bo to musi być uchwałą na sesji. Może być sesja nadzwyczajna, jak najszybciej zwołana. I o to się rozchodzi, żeby to tylko poprawić to, co jest błędne. Bo dopóki tego nie poprawimy, to po prostu my sobie możemy tylko gadać. My sobie możemy tylko gadać i jeden na drugiego zwalać, a ludzie będą czekali na pieniądze. No niestety, z tym się musimy liczyć. Że takie przepychanki, to tylko ludzie na tym tracą, a nie my. Ludzie na tym tracą. Dziękuję. Rozumiem, że ludzie na tym tracą. To dlaczego pani burmistrz nie chce dogadać, nie chce puścić już teraz wolnych środków i sprawa byłaby załatwiona, tak? Nie, bo musi być po mojemu? I to właśnie przez tą decyzję ludzie tracą, tak? Przez decyzję taką, że uchwała została zaskarżona do Rio, tak? Jeżeli to nie byłoby zaskarżone. To na dzień dzisiejszy nie ma problemu. No ale no, jak po co ta gadka? No tak jest, no. No ale jeszcze raz. Ja może, panie przewodniczący, jest taka rzecz. Czy zakapowanie, czy nie zakapowanie. No jedna rzecz, która wyszła. Bo to nie wiadomo, czy jakby pani burmistrz, oni by to sprawdzali i tak dalej, że jest to może i złe. Bo gdyby to było zgodne z przepisami, to Rio by tego nie cofło. A widocznie było niezgodne z przepisami, bo oni to sprawdzili i niezgodnie z przepisami. Bo gdyby to było zgodne z przepisami, to wątpię w to, czy Rio by to po prostu nakazało tak, jak nakazało po kolegium. Kolegium było dwa razy się zbierało na ten temat. I jeżeli było niezgodne z prawem, no to niestety, ale oni to cofli. Bo gdyby to było zgodne z prawem, to niestety, ale Rio nie miałoby możliwości cofnięcia tego. Widocznie było to niezgodne z prawem. Dziękuję. My wiemy, co było niezgodne z prawem. Może niezgodne z tym, czego żądała pani burmistrz, tak? 1,5 miliona z OSR, tak? Jeżeli... ja tu... No to tylko jedno słowo, tylko zapytam. Proszę, pani wiceburmistrz. Dobrze, proszę, no, ja poczekam. Że... Szanowni państwo, ja chciałabym wyjaśnić pewne kwestie, bo tu wiele słów padło, ale wszyscy zapominają o jednym. Każda uchwała, którą państwo podejmiecie z zakresu finansów, podlega nadzorowi przez Regionalną Izbę Obrachunkową. I prosiłabym, żeby powstrzymać się od tego typu komentarzy, że ktoś na kogoś gdzieś doniósł. Każda uchwała podlega nadzorowi. Ale o tym mówi uchwała, która przyszła, że na panie wniosek przewodniczący, pani burmistrz, ja bardzo pani proszę, żeby pan też no ale pani szanował. Tutaj. Przewraca kota ogonem. Nie. Jak jest na wniosku? Mam przeczytać, co jest napisane na uchwale Ale Rio. Ja przeczytam, co jest napisane na uchwale Rio. Proszę mi się dać wypowiedzieć, bo no. Ja panu nie przeszkadzałam. Ciekawe. Tu
cierpienie jakoś rok temu z inwestycji nie zabrali. I tak jak mówię, każda uchwała podlega tutaj nadzorowi Regionalnej Izbie Obrachunkowej. I każdy z Państwa, jeżeli weźmie taką wątpliwość co do legalności aktu, może z takim wnioskiem się zgłosić. I proszę się nie dziwić, że jeżeli my tutaj powzięliśmy taką wątpliwość, to również mieliśmy prawo do zgłoszenia tych wątpliwości organowi nadzorującemu, jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa. I nie pomyliliśmy się, bo Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła... Bo na sesji pani się tego nie przyznawała. Pani Panie Przewodniczący, sesji, czy mogę dalej kontynuować? Czy mogę kontynuować? Bo to jest to proszę kontynuować z prawdą. Proszę kontynuować z prawdą. Z prawdą. I Regionalna Izba Obrachunkowa potwierdziła, że zmiany, które Państwo wprowadziliście, były istotnym naruszeniem prawa. I taki mamy stan. I myślę, że powinniśmy się skupić na tych trzech rzeczach, które tu już Państwo, niektórzy radni podkreślali, które Rada musi tutaj poprawić, a nie rozwodzić się, wprowadzać nowe tematy. I tak jak mówię, Państwo, Pani Przewodnicząca skierowała tutaj zapytanie o wprowadzenie wolnych środków. Dostaliście Państwo odpowiedź. Ja podtrzymuję też to stanowisko, które Pani Burmistrz wyraziła, że nie wyraża na wprowadzenie tych wolnych środków. I taki mamy stan i nie wiem, nad czym się rozwodzimy. To ja prowadzę komisję i ja będę tutaj narzucał tok dyskusji. Proszę Pan Radny Kostyra. A Pani Przewodnicząca jeszcze, przepraszam. Ja tylko chciałam powiedzieć, że rozmawiałam z Regionalną Izbą Obrachunkową i powiedzieć, że pierwsze musimy mieć WPR, ponieważ jeżeli byśmy podjęli jakąkolwiek uchwałę, bo pytałam właśnie, czy Rada Miasta może wprowadzić właśnie te dopłaty tego deputata, znaczy do węgla. Nie możemy podjąć żadnej uchwały odnośnie budżetu bez WPR, ponieważ te rzeczy są spójne i powinno zaraz od razu z automatu jakby znać odzwierciedlenie WPF-u. Natomiast my w tej chwili nie mamy WPF-u. Jeżeli by skupić swoje działania, no to pierwsze by należało zacząć od WPF-u. Tak jest moje zdanie. I przygotowany powinien zostać WPF. Z tym, że jeżeli chodzi o WPF, to jest artykuł 232, że zmiana WPF-u z wyłączeniem limitów zobowiązań i kwot wydatków może wprowadzać Rada Miasta. Nie może usunąć z WPF-u zadania, które prowadziła pani burmistrz. Jest coś takiego, że my, jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie postanowi o zaniechaniu realizacji, no w tej chwili nie możemy zaniechać, bo już budżet, ten WPF z tą realizacją, z tymi kwotami wydatków zgłoszonych pani burmistrz jest. Są te kwoty zgłoszone w tamtym roku. Ma pani burmistrz takie upoważnienie, że może te zobowiązania no, zaciągać nawet na następny rok, czyli po prostu podpisywać takie umowy. No i w tej chwili jest taka kwestia, że pani burmistrz nawet na 2025 z tego by wynikało też może zobowiązanie, oczywiście z określonym okresem płatności. Tu się trzeba zastanowić, jedynie skupić na WPF-ie i potem dopiero robić budżet. Czy o zaniechaniu realizacji, okresowym wstrzymaniu realizacji, czego myśmy wcześniej nie zrobili. Natomiast możemy, no nie wiem, tylko te wydatki pokryć, które zostały już zaciągnięte, a możemy podjąć uchwałę o wstrzymaniu realizacji dalszej na ORS-ie centrum, bo zostaje tam 800 tysięcy, no, za których za wiele z tych kwot, które tam był przetarg na windy, no nie wyszedł, bo nie mieliśmy na tyle pieniędzy. Czy nie przenieść na drugi rok te 800 tysięcy, będzie realne, a w tym roku nam się coś uwolni, no tu trzeba by przedyskutować z panią skarbnik, co z tym zrobić. Lub ograniczenia rzeczowego zakresu przedsięwzięcia, czy można i zakres, a wydatki zaplanowane w projekcie budżetu przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego nie różnią się od wydatków przewidzianych na realizację przedsięwzięcia. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego zmniejszyć wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na realizację przedsięwzięcia, jeżeli one są zgodne z WPF-em. No więc jeżeli tak, pytałam o takie uchwały, jednoznacznie było powiedziane, każdą uchwałę, którą podejmiemy w sprawie budżetu, bez uchwalenia wcześniejszego WPF-u, Regionalna Izba Obrachunkowa na następnym kolegium nam to unieważni. No taki jest przekaz. Nie ma tego na piśmie, ponieważ czas nagli, bo jest tylko czas do 19. Mamy praktycznie od dnia dzisiejszego 4 dni, więc jak będziemy czekać na odpowiedź, a RIO nie ma tylko lędzin do rozpatrywania. No tu bym prosiła panią skarbnik, co teraz w tej kwestii.
wydaje mi się, że WPF, tylko z tym, że Rada musiałaby się określić, czy po prostu decyduje się na to, co było, czy wprowadza jakieś zmiany do WPF-u i zacząć by należało chyba od WPF-u, no ale specjalistą od budżetu jest pani skarbnik, więc proszę, jakby pani skarbnik na ten temat zabrała głos. Ja bym chciał przypomnieć, że jesteśmy w punkcie przyjęcia porządku obrad. No znaczy, tak? Na razie może przyjmiemy porządku. Także dobrze. Pani tutaj mecenas nam wytłumaczyła, ja poddam pod głosowanie. No to proszę, pan radny Kostyra. Dziękuję bardzo. Bo generalnie to, co powiedziałem na początku, że powinniśmy mieć dużo rozwagi, bo sprawy są trudne i poważne, tak się zastanawiałem, gdzie radni mogli usłyszeć, że pani burmistrz powiedziała, że nie przygotuje. No i tak na spotkanie sobie uzmysłowiłem, bo panowie tu powołują się na spotkanie, ale to jedyne spotkanie, o którym wiem, że było, to spotkanie urodzinowe, na którym została luźno rzucona propozycja też przez panów radnych, że może wziąć 1,5 miliona złotych z wolnych środków, a pani burmistrz odpowiedziała, że się zastanowi, bo potem pojawiło się, że może niekoniecznie trzeba zrobić ulicę Żeromskiego i ulicę Czapli, to się nawet na windy znajdą pieniądze w ramach tych kwot. No i na takie coś powiedziała, to trzeba się nad tym wszystkim przemyśleć, bo to nie są takie proste decyzje, więc jeżeli my bazujemy na luźnym spotkaniu, w którym różne propozycje padały, no to według mnie jest to nieprofesjonalne, bo powinniśmy się spotkać tutaj i urzędowo ustalić, czy pani burmistrz przyjmuje pewne propozycje całościowo i to ma jakiś sens, a tutaj z powodu jakiejś luźnej rozmowy na urodzinach ktoś robi z tego akcję, która nagle może się okazać, rzutuje na 2 czy 3 miesiące na mieszkańców i na to, czy dostaną te pieniądze za węgiel. No, prosiłbym, żebyśmy trochę powstrzymali to szaleństwo, bo ja tylko chwilę... się wtrącę, pan myli spotkania z panią burmistrz. To nie było na urodzinach. Jak myśmy rozmawiali na ten temat. To nie były urodziny. Nie, te same propozycje też były puszczone, nie? Także... Proszę, pan radny, teraz Łukasz Kuczek. Dziękuję, panie przewodniczący. Co do porządku obrad. Po pierwsze, skoro koniec stycznia wypłynęła informacja, że dotacji do węgla nie będzie, bo nie ma budżetu, to dlaczego do dnia dzisiejszego jeszcze nie został przedstawiony, skoro my nie możemy jako Rada przez Urząd Miasta projekt budżetu poprawiający te błędy, które wskazało RIO. Dlaczego to nie zostało naprawione? I pani mecenas tutaj dobrze powiedziała, ja się z tym zgadzam w 100%, tu nie może widzieć moje nazwisko pod tą uchwałą, ale wnioskuję o to, żeby wprowadzić tą uchwałę, bo uchwałę możemy procedować jako uchwałę. A czy pani burmistrz i pani skarbnik się pod nią podpisze do sesji nadzwyczajnej? To jest propozycja, tak? Tak jak pani mecenas powiedziała, to jest propozycja klubu radnych wspólnie dla Lędzin. A czy się pani skarbnik z panią burmistrz z nią zgodzi, to już jest inna opcja. To jest na komisję przedstawiona propozycja. Także koniec, wyczerpał się temat dyskusji. Wniosek o, żeby był to punkt 8, opinia do uchwały. Mój? Pierwszy, tak. Teraz będę usuwać do roboty. No oni mają swoje wyniki spotkania. No, odwiedzamy. Przewodniczący, chodzi o to, żeby, czy Rada się zgadza z tymi pomysłami, które są, jeżeli tu są te pomysły, Rada się zgodzi, to pani burmistrz tu siedzi i może od razu opinię do tego wydać, czy się z tym zgadza, czy nie. Najpierw my musimy zdecydować jako Rada, tak, bo to jest ta komisja. Czy się zgadzamy to, z takimi... Czyli co, nie piszemy, że to jest... Nie, to jako... jest... To jest propozycja projektu uchwały. Czyli dajemy propozycję tak projektu... wprowadzić, dokładnie. Propozycja projektu uchwały, o. To jest propozycja projektu uchwały. No, ja chciałbym, żeby to komisja przegłosowała. Tak, będą obydwie komisje nad tym głosować. Propozycja projektu uchwały.
i wtedy nie ma projektu uchwały, tylko jest propozycja projektu uchwały. No. Pani radna, czy może być propozycja zmian w budżecie? No to już jest takie już naciągane. No jest to naciągane, ale cały czas słyszymy, że to Rada Miasta ma wyjść tak ze zmianami. Dobrze, wychodzimy ze zmianami. Dajmy propozycja do zmian w budżecie i takim punktem to zakończmy. Nad propozycją do zmian w budżecie. Punkt 8. Poddaję punkt pod głosowanie. Propozycja zmian w budżecie. Komisja Budżetu, pani radna Anna Wysocka. Pan radny Tadeusz Ingram. Przeciw. Nie chce pan proponować nic do zmian w budżecie. To komisję zamkniemy zaraz. Będzie za, no. Pan Bogusław Dzierżak. Przeciw. Dziękuję. Pan radny Paweł Wanot. Wstrzymuję się. I pan radny Edward Urbańczyk. Dziękuję. 2 za, 2 przeciw. Brak głosu. Komisja Gospodarki, radny Simonicz za, radny Kuczek za, radna Bogumiła Stolecka, dziękuję, radny Tomasz Kostyra, pani przewodnicząca Maria Głos. Jeżeli to jest propozycja, nie uchwała, to za. Pan radny Karol Kolny. Jestem za. Dziękuję. Tutaj jest pozytywna opinia gospodarki i teraz mam pytanie do pani. Do pani mecenas, jedna pozytywna, jedna jest bez opinii. To są zmiany w budżecie, wprowadzenie wniosku do porządku. Gospodarka, komisja gospodarki pozytywnie, komisja budżetu bez opinii. Tak. Jest pozytywna, jak nie wyraziła zgody. Tak. Czyli punktem 8 będzie propozycja do zmiany w budżecie. Poddaję pod głosowanie cały porządek obrad z tymi 2 zmianami. Komisja Gospodarki, radny Simonicz za, radny Kuczek za, pani radna Bogumiła Stolecka, pan radny Tomasz Kostyra, pani przewodnicząca Maria Głos za, pan radny Karol Kolny za, komisja budżetu, pani przewodnicząca za, pan radny Tadeusz Ingram przeciw. Pan radny Bogusław Dzierżak. Wstrzymuję się. Pan radny Paweł Wanot. Za. Pan radny Edward Urbańczyk. Za. Obie komisje przyjęły pozytywnie. Przechodzimy do punktu 3. Zajęcie stanowiska Rady Miasta Lędziny w sprawie uchwały nr 26/2/2023. RIO w Katowicach z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały Rady Miasta Lędziny numer nieznany z dnia 15 grudnia 2022. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lędziny na lata 2023-2029. 94/457. Matematyki mnie pani burmistrz. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w tym temacie? Proszę, radny Wano. Dziękuję panie przewodniczący. No tutaj decyzja Regionalnej Izby Obrachunkowa była jednoznaczna. No, uchyliła cały nasz WPF. Dlatego w tym momencie musimy dostosować WPF do budżetu. Czy najpierw WPF, a później budżet do WPF-u. Tutaj padła też propozycja zmian w budżecie, no tylko też no trzeba sobie uświadomić jedno, że będziemy to przeciągać. W tym momencie, jeżeli zajmiemy stanowisko, że przyjmujemy zaproponowane zmiany, które miały miejsce 15 grudnia, a później były zmienione decyzją Rady Miasta, w tym momencie zamykamy drogę, jest szybka sesja nadzwyczajna i dopiero w takim zakresie możemy dalej podejmować decyzję, bo w tym momencie nie mamy żadnego WPF. Jeżeli planujemy jakiekolwiek zmiany, jeżeli planujemy zmiany do budżetu,
to trzeba w tym momencie zmieniać cały WPF. Jak on będzie wyglądał, to też tak naprawdę nie wiemy. Wiemy na ten moment, że mamy jeden WPF, który został uchylony, bo były znane Rady Miasta, ale który uzyskał opinię pozytywną Regionalnej Izby Rachunkowej po przedłożeniu do 15 listopada. Uzyskał on opinię pozytywną. Czyli w tym momencie mamy WPF, który przed zmianami, który uzyskał opinię pozytywną i myślę, że w takim zakresie powinniśmy ten WPF zaakceptować, choćby tylko dlatego, żeby wypłacić jak najszybciej dodatki węglowe. W dalszym okresie możemy ten WPF modyfikować w takim zakresie, jaki to będzie niezbędne, jaki to będzie konieczne. Na ten moment, nawet jeżeli przegłosujemy zaproponowane przez klub radnych propozycje do budżetu, to musimy się liczyć z tym, że my do tego 19 po prostu możemy nie zdążyć, żeby to wszystko przygotować, bo to, jak domniemam, to sporządzenie WPF-u, już był problem, żeby sporządzić ten WPF, co pani skarbnik już podkreślała w październiku i w listopadzie, żeby te wskaźniki wszystkie się zgadzały. Dlatego w takim zakresie powinniśmy ten WPF przyjąć i zaakceptować te zmiany, które były zaproponowane 15 grudnia na sesji bez zmian wprowadzonych przez Radę Miasta. Dopiero w dalszym zakresie możemy dokonywać jakichkolwiek roszad co do budżetu miasta. Dziękuję. Dziękuję panie radny. Ja też mam taką propozycję swoją, żeby jak najbardziej przegłosować jeszcze zmiany, które dotyczą budżetu miasta, które radni przegłosują, potem tutaj wiceburmistrz czy pani skarbnik przedstawią te zmiany. Pani burmistrz, na które pani burmistrz zmiany się zgodzi, to się zgodzi, na które się nie zgodzi, to się nie zgodzi, wtedy ona nam przygotuje i WPF, i budżet, podda pod głosowanie i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I zwołamy nadzwyczajną sesję i możemy wtedy dyskutować. Proszę teraz o głos tutaj pan radny Łukasz Kuczek. Dziękuję panie przewodniczący. No w tych zmianach, które zaproponowałem, to z automatu powinny się nanieść zmiany na WPF, bo proponuję wprowadzenie wolnych środków na ORS, które podważyło Regionalna Izba Obrachunkowa, tak? Więc te 1,5 miliona wtedy można wpisać do WPF-u. Kwestia teraz jest taka, że pani skarbnik, jeżeli to zrobi w swoim programie, to będzie wiedziała, jak się zachowują wskaźniki. No ja takiego programu nie mam, więc tego sprawdzić nie mogę, bo całego WPF-u nie będę przeliczał. Więc jeżeli by się zgodzili na wprowadzenie tych wolnych środków, to jest kwestia 1,6 miliona, czyli 1,5 miliona, które Rio zastrzegło, żeby wrócić na ORS i 100 tysięcy na dofinansowanie stowarzyszeń sportowych. Może pani skarbnik to wprowadzić do systemu, sprawdzić, jak się zachowają wskaźniki na tym WPF-ie. Wydaje mi się, no uchwała jest gotowa. Wydaje mi się, że kwestia w czwartek najpóźniej sesja nadzwyczajna i temat mamy zamknięty, bo o tym mówiliśmy już z panią burmistrz dużo wcześniej. To była kwestia tylko tych 1,5 miliona, bo dwie pozostałe zmiany to są stricte zmiany opisowe, które w tej uchwale zalegają, więc one na WPF nie noszą żadnych, bez konsekwencji dokładnie, jak mi tu pani radna podpowiada, bez konsekwencji finansowych. Jest kwestia tylko tego 1,5 miliona, więc wydaje mi się, że wprowadzenie tych wolnych środków to jest rozwiązanie na już, szybkie i nie muszą na tym cierpieć mieszkańcy, tracąc na inwestycjach, które już do budżetu zostały wprowadzone. Dziękuję. Tylko w tej kwestii znamy stanowisko pani burmistrz, że się nie zgadza na wolne środki, tak? No dlatego jest pomysł, tak? Po to się tu spotkaliśmy. Jest pomysł, jak widzi to klub radnych. Jeżeli reszta rady też się zgodzi, może akurat pani burmistrz zmieni zdanie, no skąd mamy wiedzieć? Zresztą teraz przez 2 tygodnie mamy inną panią burmistrz, więc może podziała w kierunku tych mieszkańców, bo teraz to są jej kompetencje. Niestety nasza poszła na urlop. Nie rozumiem tego, dlaczego skoro koniec stycznia. Ja nikomu nie zabraniam urlopu, bo każdy mógł sobie go zaplanować, oczywiście. Także tu w ogóle tego nie neguję, tylko że mając stanowiska takie, jak się ma, a skoro są jakieś problemy w gminie, to niestety mądry rządzący ten urlop przekłada. No, z takiego założenia wychodzę. Dlatego też nie rozumiem, dlaczego skoro obsmarowano radnych na stronie miasta, do której nie mogą się odnieść, na koniec stycznia, dzisiaj jest 6 lutego, dlaczego do dnia dzisiejszego nie przedstawiono nam projektu uchwały, żeby tym ludziom te pieniądze wypłacić. To jest po prostu typowa polityczka, że radni nie dali i ludzie teraz nie dostaną i będziemy czekać 2 miesiące. Nie, mogliście 2 lutego czy 1 lutego złożyć projekt uchwały poprawiający to, co Rio zastrzegło i już by było po temacie. Ale to wy to przeciągacie, a opisujecie tam, gdzie rada nie może się do tego odnieść, opisujecie, że to wina rady.
Dlatego chciałem wprowadzić dzisiaj uchwałę ze swoim nazwiskiem jako przewodniczącego klubu, żeby Rio w końcu na kolegium jasno napisało, że to nie jest kompetencją Rady Miasta, to co pani burmistrz wszem i obec powtarza, że to są nasze błędy. Nie, to Urząd Miasta powinien przygotować te projekty. Dziękuję. Dziękuję, proszę pana radny Paweł Wanut. Dziękuję panie przewodniczący. Ja tutaj nie chcę się odnosić, każdy ma swoją opinię na temat funkcjonowania organów tutaj w naszym mieście. Dlatego dla organu wykonawczego, zarówno organu uchwałodawczego tak samo. Tutaj każdy ma swoją opinię i swój jakiś pogląd na daną sytuację. No, nawet jeżeli my dzisiaj zaproponujemy zmianę, tak wiemy, że stanowisko pani burmistrz czy organu wykonawczego jest jednoznaczne. Propozycja ze strony Urzędu Miasta padła. To jest jedyna, otrzymaliśmy wszyscy pismo, propozycja jest jedna. Czy my się do niej ustosunkujemy pozytywnie czy negatywnie, to już jest decyzja Rady Miasta. Z racji tego, że my nie mamy inicjatywy uchwałodawczej, mogliśmy zmieniać budżet do końca grudnia, wtedy mogliśmy zmieniać. Rio nam zastrzegło błędy, czy wytyknęło błędy, które myśmy przegłosowali. I dlatego w takim zakresie musimy się obracać. Dzisiaj my straciliśmy swoje kompetencje co do zmian w budżecie. My straciliśmy swoje kompetencje. Dlatego no, w WPF-ie nie, no, ale w WPF-u nie ma, WPF jest obowiązujący, ale jest niezgodny z budżetem. Dlatego tu jest problem. No, WPF na lata 2022-2026 jest obowiązujący. No, przecież sami go przegłosowaliśmy w zeszłym roku, bodajże w czerwcu. Dlatego ten WPF jest obowiązujący. My mamy problem nie w zakresie braku WPF-u, no mamy problem w zakresie niezgodności WPF-u z budżetem. Tu jest największy problem i o ile co do uchwały budżetowej są zmiany, które Rio wskazało, o tyle uchwała budżetowa jest cały czas obowiązująca. My na uchwałę budżetową na rok 2023 mamy. Mamy problem, że mamy uchwałę jedną z WPF-u, która jest niezgodna z budżetem, ale jest obowiązująca, a drugą mamy uchwałę budżetową, która w pełnym zakresie jest uznana za nieważną, czy może zostać uznana za nieważną, która jest również niezgodna z WPF-em. I mamy tutaj kolizję dwóch aktów prawnych, które są obowiązujące i które wzajemnie się wykluczają. Propozycja ze strony Urzędu Miasta padła, ze strony organu wykonawczego propozycja padła, dlatego naszym zakresem jest ustosunkowanie się, czy akceptujemy tą propozycję, przynajmniej ja to tak rozumiem, czy akceptujemy tą propozycję, czy czekamy na rozstrzygnięcie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Bo ja innego rozwiązania w takim zakresie nie wiem. Możemy składać propozycje, możemy składać wnioski, ale koniec końców i tak decyzja należy do organu wykonawczego, który już swoją decyzję czy swoją opinię w tym zakresie przedłoży. Dziękuję. Dziękuję panie radny. Ja się tutaj z panem w 100% zgadzam i jestem tego samego zdania, żeby wrócić do pierwotnej wersji budżetu, oddać ten budżet osobom, które go przygotowały. Niech sobie teraz z nim radzą do 31 grudnia 2023 roku, ale przypomnę, bez zmian całorocznych w tym budżecie. Drodzy, przygotowaliście sobie budżet, to sobie teraz ten budżet wykonujcie. Ja jestem tego samego zdania, co pan radny, wrócić z budżetem do 15 grudnia 2022 roku i bierzcie sobie za niego pełną odpowiedzialność. To, co przygotowaliście, za to się tłumaczcie. Nie chcieliście współpracować z Radą Miasta, to teraz będziecie szli w tym kierunku, w którym sobie ten budżet przygotowaliście. Może być 16 tysięcy mieszkańców na tej sali. Mnie to nawet nie ruszy w tym momencie. Dziękuję. Możemy? Proszę, pan radny Łukasz Kuczyk. Dziękuję, panie przewodniczący. Po części się zgadzam, żeby nie głosować zmian, ale przychodzą do nas takie zmiany, które jak na przykład teraz mamy przykład z dotacją do węgla, które niestety trzeba przyjąć w budżecie. Dokładnie, więc to pomińmy, takie zmiany na pewno sam też przegłosuję. Ale do czego wracam? Radny Wanot tu powiedział, że Urząd Miasta pokazał swoje stanowisko. Panie radny, no pozwolę się tu nie zgodzić, bo jeżeli by urząd przedstawił swoje stanowisko, a wiemy, że my uchwał nie możemy przygotować zmieniających WPF czy budżet, to dziś tu powinno, nie dziś, nawet nie dziś, po kolegium w Rio powinno być przygotowane stanowisko pani burmistrz w formie WPF-u i w formie zmian do budżetu.
żeby Rada miała cokolwiek przegłosować, bo my ich nie możemy przygotować, jak tu pani mecenas powiedziała. Nie jesteśmy od tego, żeby przygotować zmiany do WPF-u i zmiany do budżetu. Dlatego po Kolegium Rio, skoro pani burmistrz twierdziła, że zgadza się tylko i wyłącznie na powrót do tego, co było, to te uchwały powinny być przygotowane i Radzie przedstawione na sesji nadzwyczajnej. A dlaczego tak twierdzę? Bo tak było zrobione w zeszłym roku. Tak samo pani burmistrz się odwołała od naszych zmian, Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała błędy i pani burmistrz przygotowała uchwałę i zwołała sesję nadzwyczajną. Tylko co się stało na tej sesji nadzwyczajnej? Rada przyjęła częściowo zmiany, ale nie zgodziła się z zabieraniem mieszkańcom i to musiało przywrócić Rio. Dlaczego w tym roku się tak nie zrobiło? Kampanię wyborczą się próbuje na radnych zrobić. Z całym szacunkiem, ale mieszkańcy chyba są tu najważniejsi. I tak to mogło się odbyć. Po kolegium w Rio przedstawienie uchwały ze stanowiskiem pani burmistrz, że nie zgadza się na wolne środki, tylko chce zabrać z powrotem z tych inwestycji na ORS, zmienić te dwa punkty i powinno to być przedstawione, a my do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy nic. Stanowisko na przysłowiową gębę, jak to się mówi, to nie jest żadne stanowisko. Powinniśmy dostać gotowe projekty uchwał na sesji nadzwyczajnej i wtedy Rada Miasta wyraziłaby swoje stanowisko w głosowaniu. Dziękuję. Ja chciałam, proszę Pani Przewodnicząca. Ja chciałam przypomnieć, że zmiany do WPF-u możemy robić. Tylko nie możemy usunąć zadania, które wprowadzi pani budżet. Możemy zmienić limit zobowiązań i kwoty wydatków. Możemy przesunąć coś na następny rok. Możemy składać wnioski do WPF-u, który powinien być przygotowany na sesję. No i na przykład zmiany. Myśmy mieli tam te 160 ponad tysięcy na przykład na, i do tych dróg dodaliśmy. No jeżeli jest wola Rady, bo też takie no między innymi wiemy, że o MKS-ie też cały czas dyskusje trwają. Z różną akceptacją Rady i z różnymi tam wersjami przedstawionymi na internecie. No również na ORS Centrum, jak dotychczas zostało ponad 600 tysięcy na razie wydanych, jest tam 1,5 miliona. Czy nie lepiej by było 800 tysięcy przesunąć na 2024 i już nam się coś tam uwalnia? Czy nie lepiej takie wnioski? Do WPF-u możemy dyskutować nad WPF-em, ale nie możemy swojego zadania wprowadzić ani skreślić. No projektu nie, ale projekt, no, ale to jest... No ale jeżeli mamy projekt WPF-u z czerwca, to możemy go, no można by było go zmienić, żeby był... No, ale znaczy się... Nie możemy sami ten zmienić tego WPF-u. Możemy tylko złożyć wnioski. Wnioski, tak. Możemy tylko wnioski. No. Burmistrz się zgadza lub nie. Bo w tej chwili ten, to no. jest też takie, że ten WPF jest nie po prostu nieadekwatny do naszego budżetu czerwcowego, więc tak praktycznie nie mamy WPF-u. No. I tu trzeba by było nad tym dyskutować. Dobrze, ale to w takim razie no, prosiłabym przewodniczącego o udzielenie głosu pani skarbnik. Ona powie, co to teraz w tym kierunku z tym WPF-em będzie robić, no bo nie wiem. Miałabym takie pytanie. Co z tym WPF-em? Bo nie mamy go. Czy będzie jakiś przygotowany? Proszę pani skarbnik. Dziękuję pani przewodniczący. Proszę państwa, no, ja się zgadzam z tym, że państwo nie jesteście w stanie tego WPF-a przygotować, bo ono się składa z bardzo dużej ilości zestawień, tabel i kwot. Natomiast ja już wcześniej właśnie wspominałam, że no zgodnie z Regionalną Izbą Obrachunkową inicjatywa tych zmian do budżetu powinna być po państwa stronie. I ja proponowałam już wcześniej, żeby złożyć takie wnioski i na tej podstawie ja przygotuję ten projekt uchwały. Natomiast jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, no to tutaj ja czytałam uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej i tam jest wyraźnie wskazana kwota 1,5 miliona. Więc tutaj trzeba by było zapytać Regionalnej Izby Obrachunkowej, czy jeżeli państwo zmniejszycie tą kwotę, czy Regionalna Izba Obrachunkowa nie zakwestionuje tego, skoro wyraźnie tam jest wskazana kwota 1,5 miliona. Natomiast no tak jak powiedziałam, inicjatywa i tak samo uważa pani burmistrz, że inicjatywa powinna być po państwa stronie. Ja mogę przygotować ten projekt uchwał obydwóch. Absolutnie się tu zgadzam z panią przewodniczącą, że najpierw wieloletnia prognoza finansowa, bo ona jest najważniejsza. I te zmiany, które państwo przegłosujecie, pani burmistrz albo zaakceptuje, albo nie.
i przekładamy projekt uchwały. Natomiast no, do tej pory każde zmiany do budżetu właśnie w ten sposób wyglądały, że my przedkładaliśmy projekt uchwały i później nad tą uchwałą były dyskusje i na komisji, bo jeszcze czeka nas komisja, i później sesja. Więc ja myślę, że to tak wygląda, no tak jak zawsze, no nic tutaj nowego z mojej strony nie padnie. Proszę pan radny, bo tu jest zgłoszony, nie wiem, czy pan Paweł Wanow? Czy puści pan pana radnego Urbańczyka, bo chciał się odnieść? Proszę panie radny. Od wczoraj pani skarbnik właśnie to studiuje, te uchwały, i niech pani zobaczy. Nie wiem, może pani mecenas też jakby się przesłała, czy jest tu konsekwencja, bo rzeczywiście jest tak, jak pani pisze, że w punkcie pierwszym jest brak zaplanowania wydatków majątkowych w kwocie 1,5 miliona, w dziale 926, kultura fizyczna 926.01, ale potem, jakby pani dalej to czytała, to jest stwierdzone, w oparciu o posiadane dokumenty kolegium stwierdziło, że zadanie pod nazwą Kompleksowa Modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Eksportowego Centrum było ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok, co się zgadza, jak również w projekcie uchwały WPF z nakładami 1,5 miliona. Na kontynuację tego przedsięwzięcia w roku 2023 budżet miasta zawarła 3 umowy, to są te numery, i łączna wartość udzielonych zamówień wynikająca z tych umów wynosi 616 787 groszy, zaś termin płatności zobowiązań jest z tytułu przypada na rok 2023. Dalej jest w tym uzasadnieniu, że niezapewnienie tych środków może spowodować tam dla nas kary i tak dalej przy niewywiązaniu się, ale dotyczy to najpierw zmienione kultury, a dotyczy te zastrzeżenia tych umów, które już żeśmy podpisali i zobowiązań, które już ponosimy. Czy to jest, trochę się tak wydaje, to na pierwszy rzut oka nielogiczne, nie? No, dlatego ja mówię, że znaczy, proszę państwa, no my jesteśmy pierwszy raz w takiej sytuacji, ja też tego nigdy nie przerabiałam. Natomiast tak jak powiedziałam, to jest uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jeżeli państwo mają wątpliwości, trzeba by się było zapytać u źródła. Czy jeżeli państwo zmniejszycie, bo ja rozumiem, że do tego pan dąży, zmniejszycie tą kwotę na ORS-ie, w WPF-ie, tak? Bo od tego zaczynamy. Bo teraz czyta pan uchwałę dotyczącą WPF-u, czy dotyczącą budżetu? Ale w budżecie jest podobne. To tak jak właśnie pan przeczytał, tam jest wskazana kwota 1,5 miliona, że trzeba... No tak jak pan przeczytał w pierwszym zdaniu, że wyrzucenie tej kwoty 1,5 miliona sprawia, że on się staje nierealny i dlatego ta uchwała została uchylona. Natomiast no, ale, ja się nie chcę wypowiadać na ten temat, ponieważ nie wiem, jak zareaguje Regionalna Izba Obrachunkowa. Już pani tłumaczy, ale ciągłość wykonania tych inwestycji dotyczy kwoty tylko tej 616. No to rozumiem, że tego nikt nie może ruszyć, bo to jest oczywiste. To nie chodzi o ciągłość wykonania inwestycji. Ta kwota, o którą pan czytał, to już jest zaciągnięcie zobowiązań. I tutaj państwo mówicie, że to był donos pani burmistrz. Jeżeli pani burmistrz, proszę państwa, no tutaj nikt, Regionalna Izba Obrachunkowa do końca nie wie, czy zobowiązania zostały naciągnięte, czy nie. Skutkowałoby to na nas dyscypliną finansów publicznych, naruszeniem prawa, przepisów prawa. O czym pani mówi, o tych 616? Tak. Ale ja tego nie neguję. Tak. To jest dla mnie oczywiste. I dlatego tutaj pani burmistrz musiała zareagować. Tak, tak. Natomiast tak jak powiedziałam, ja nie przerabiałam jeszcze takiej sytuacji. Czytałam tak samo jak państwo tą opinię, tę uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jest dokładnie tak, jak pan przeczytał, więc ja bym po prostu zapytała, że mamy taką propozycję, natomiast jak RIO się do tego ustosunkuje, bo to nie ja jestem organem, który tą uchwałę wydał, więc ja nie chcę się tutaj wypowiadać w tym temacie. Natomiast zobowiązania są zaciągnięte, a inwestycja jest przewidziana przez kilka następnych lat. To jest ciągłość, ona się nie kończy na tych 600 tysiącach. Ja wiem, ale zgodnie z tym, co tutaj z ustawą o finansach, które przytoczyła pani przewodnicząca, my możemy to zmieniać. Natomiast nie możemy ruszyć tego, co pani jest zgoda, tego, które zostało już zaangażowane. No to dlatego mówię, że moim zdaniem można by było no, zapytać Regionalnej Izby Obrachunkowej, jeżeli państwo tą kwotę zmniejszycie do kwoty 620 czy 610 tysięcy, czy Regionalna Izba to przyjmie, pomimo tego, że wskazała, że 1,5 miliona pewnie mieć. Ale my mówimy najpierw o WPF-ie. W tej chwili mówimy o WPF-ie.
Znaczy, bo tu pani przewodnicząca mówi o tym, co się może zdarzyć w ciągu roku. Natomiast, tak jak mówię, no podstawą tego jest ta uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdzie jest wskazane dokładnie ta kwota 1,5 miliona i teraz trzeba, nie wiem, no może literalnie się zapytać, co autor miał na myśli, żeby państwo tutaj nie wyszli znowu z tą inicjatywą, że 610 tysięcy i znowu będzie kolejne postępowanie, bo miało być 1,5. Dlatego ja bym się upewniła na państwa miejscu, nie chcę tutaj być akurat sędzią w tej sprawie, natomiast wiem, że jest ciągłość zadania, doskonale państwo wiedzą, że ten budynek wymaga ciągłych nakładów. To są pierwsze umowy, które podpisaliśmy, musimy zmienić, dostosować do tych przepisów PEPOSZ i tam te nawet 4 700 000 to jest mało, żeby to wszystko wykonać. No, tylko tutaj chodzi o pani opinię, no bo... Znaczy tak jak powiedziałam, ja nie chcę się wypowiadać w tej sprawie, ponieważ to nie ja jestem autorem tej uchwały. Jeżeli państwo przegłosujecie w takiej formie, to ja oczywiście taką formę wyślę do Regionalnej Izby Obrachunkowej i wtedy Regionalna Izba Obrachunkowa się do tego będzie opinię wydawała. Natomiast to już będzie państwa decyzja. No ja uważam, że powinno być 1,5 cała. No ale no uważam, że powinni się państwo upewnić co do tej sytuacji, bo wcześniej żeśmy też sugerowali, że może być naruszenie prawa. Państwo stwierdziliście, że rozstrzygnie Regionalna Izba Obrachunkowa, więc ja tu jestem za tym, żeby najpierw może spróbować, a nie czekać na rozstrzygnięcia już na kolegium, bo to jest wszystko trwa w czasie. No bo gdyby to była normalna sytuacja, nie byłoby takiej, powiedzmy, jakiejś atmosfery, że pilności. Ale wiemy, że czas nas goni, no ludzie czekają i to jest teraz takie, no sytuacja dość trudna. No chcemy to doprowadzić do takiego stanu, żeby to było zgodne z ustawą, żebyśmy mieli, no ale musimy cały czas patrzeć na to, bo ja rozumiem pani stanowisko i niektórych radnych, że powiedzmy, no te inwestycje, które miasto robi, mają znaczenie jakieś takie w skali makro, ale cały czas ktoś to tutaj już z radnych mówi, czy radna Wysocka, my w tej skali powiedzmy tej mikro, tej lokalnej, gdzie ci mieszkańcy po to nas wybrali, żebyśmy umieli to zrównoważyć, że wiadomo, trzeba inwestycji, które rozwijają miasto, ale trzeba też takie, które podnoszą poziom życia, taki no, codzienny nasz byt. I nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi, ale odczucie jest takie, że my to pomijamy albo marginalizujemy. To jest w bardzo małym stopniu realizowane. I żeby było śmiesznie, to jest paradoks, ale to, że tak to wygląda, to się odbija to na nas. No bo my mamy to bezpośrednie przełożenie przy sklepie, przy kościele, no byle gdzie i ci ludzie nas atakują, że tego nie ma, że tego nie ma, że tego nie ma. No to tłumaczymy, no ale szkoły remontujemy, to robimy, no dobra. Ile lat? Ale my jesteśmy tu i teraz, no chcemy, żeby to było. No i przez to tak panią tutaj no, prowokuję do wypowiedzi, czy jest jakaś szansa taka, żeby jakoś to zrównoważyć. No większość nas jest zdecydowanie do współpracy, tylko jak tu przewodniczący Simonicz powiedział, no z całym szacunkiem, ja też no, nie widzę tej ręki, nawet gestu, żeby jakiś ktoś wyciągnął do współpracy. No, podjęlibyśmy to. No i teraz, no nie wiem, no gdy teraz, jeżeli zapytamy się Rio, czy jak to jest, no to znowu minie tydzień, czy oni to mają, czy powiedzmy 14 dni, a mieszkańcy czekają. No i znowu będzie źle, znowu będzie na nas. Nie wiem, no musimy tu coś uradzić. Wiedza, no pani mecenas, no tych najbardziej doświadczonych, no musimy coś zrobić, żeby to rozwiązać, ale... Tak, przygotować uchwałę, która była z 15 grudnia, no głosować ją, no i... No ale z tymi zmianami, no te trzy punkty poprawić, które Rio wskazało, no i miała być kura znosząca złote jajka od 8 lat, znosi same wydmuszki i co? I dzisiaj dokładamy 1,5 miliona, w przyszłym roku 3 miliony. Zostaną wolne środki, w wysokości 2 milionów, w przyszłym roku przyjdzie nowy burmistrz, dostanie z Afriko 2 miliony, będzie się działo. Ludzie święci, no. No ale zysku, jaki zysk, jak my tam dokładali rocznie po 1 000 000 złotych, to były te złote jajka, które miasto znosiło i dokładało do OSR, a nie te wydmuszki, które oni nam tu przynosili co roku.
co roku 900 tysięcy, milion złotych ludzie święci. 8 lat, to jest 8 milionów złotych. I my teraz pokutujemy za czyjeś decyzje. 8 milionów złotych. Szkoły, dwie, trzy, nowe przedszkole. To są inwestycje milionowe, a my nie potrafimy zrobić czapli spacerowej za 300 tysięcy. Jeszcze tu chcemy coś zrobić i co dalej? I dalej nie, i dalej nie. Bo wy to macie zrobić, wy to macie naprawić, ale tak jak Jokca, nie tak jak wy chcecie. Tak jak Jokca, ma to być naprawione i będzie okej. Okay. Dobra, i będzie tak naprawione, jak państwo chcecie, tak? Tylko mówię to po raz setny. Weźmiecie sobie odpowiedzialność za ten budżet, który przygotowaliście. Dziękuję. Można, panie przewodniczący? To jest jeszcze pan radny Paweł Wanot. Dziękuję, panie przewodniczący. Nie było. Pierwsze, odnosząc się do tego, co powiedziała pani przewodnicząca, że możemy dokonywać zmian. Jest artykuł 230 ustawy o finansach publicznych, zacytuję, ustęp pierwszy. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. No jest tutaj, myślę, że sprawa jest wyjaśniona. Ale Paweł, zmiany kwot, bo tu jest cały artykuł 232. Przeczytaj te 232. Kolejna kwestia, dokonywanie zmian w zakresie WPF-u, to nie jest kwestia, że my przesuniemy sobie liczbę z jednego punktu i wpiszemy sobie go w innym punkcie. Nie z innego, tylko w innym roku. Jak? Nawet jeżeli go wpiszemy w innym roku, to musi być realny pod kątem realizacji tego budżetu. No, to nie jest to, że ja sobie wezmę w tym dlatego, roku... Dlatego tak, pytam. To nie jest dlatego, że ja sobie wezmę w tym roku 600 tysięcy, wpiszę na 2024 no, ale to pytam skarbnika. I się okazuje, że wtedy budżet nie funkcjonuje. Dlatego to trudno jest tutaj mówić o jakiejkolwiek inicjatywie ze strony Rady Miasta. Kolejna rzecz. Pani skarbnik mówi tutaj, żeby się skonsultować z Regionalną Izbą Obrachunkową. Ja się z takim stanowiskiem nie zgodzę, bo ustalanie czegoś na telefon, to już to przerabialiśmy w tej kadencji. Ustalanie czegoś na telefon, ktoś coś źle zrozumie, ktoś coś przekręci i później wychodzą z tego chocki klocki i potem są gigantyczne problemy. Jeżeli Regionalna Izba Obrachunkowa chce wyrazić swoje stanowisko, to niech je wyrazi na piśmie. Niech je wyrazi na piśmie. Na ten moment obracamy się w ramach dokumentów. Jedynym dokumentem, jaki mamy, to jest uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wskazuje, że doszło do naruszenia prawa przez Radę Miasta i dlatego WPF-u na dzień dzisiejszy nie mamy. Nakazano nam przywrócić stan tak naprawdę z 15 grudnia i z przedłożonego projektu uchwały. Dlatego ja się nie zgodzę tutaj z takim działaniem, że ktoś coś może skonsultować, ktoś coś może wyjaśnić. Stanowisko RIO jest proste, musimy to naprawić. A to, czy będziemy teraz kombinować, a może 600 weźmiemy, a dlaczego 600? Może weźmiemy 800, zostawimy. Tak? No, możemy się w takich realiach obracać i kiedy będzie dobrze, to tego nikt tak naprawdę nie wie. Możemy sobie przepisywać na 2024, 2025, 2026. Widzimy, że te dochody maleją. Już kiedyś ktoś powiedział, że no radny Wanot zajmuje się WPF-em na 2024-2025 rok, a gdzie tam tak daleko? No to nie jest tak daleko. A widzimy, jak ten budżet, jak te prognozy finansowe na następne lata się przekładają. To nie jest takie proste, że my sobie gdzieś z jednego punktu A przepiszemy do kolumny B i będziemy mieli tak jak nam się podoba. Nie zgodzę się tutaj też ze stanowiskiem radnego Kuczka, który powiedział, że no, nie ma projektu uchwały. Ja się zgadzam, ten projekt uchwały powinien dzisiaj być, ale stanowisko organu wykonawczego jest. No, przyszło w odpowiedzi, że podtrzymuje stanowisko z dnia 15 grudnia. Dlatego ja mówię, że ta uchwała powinna być. Ja mówię, że ta uchwała powinna być, ale jeżeli dzisiaj poddane byłoby pod głosowanie, żeby wnieść zmiany do projektu WPF-u zgodnie z 15 grudnia, to ja z takim stanowiskiem zagłosuję. Myślę, że tutaj Urząd Miasta w najbliższym terminie przygotuje uchwały w tym zakresie. Bo to jest... Ale nie, ja mówię o czymś, co jest na telefon. Ja mówię o głosowaniu, złożyć wniosek, który będzie powodował, że wrócimy do stanu z 15 grudnia. Że WPF będzie na dzień 15 grudnia taki, jak był przedłożony. I wtedy mamy stanowisko jasne. Rada Miasta chce dokonać zmian, chce naprawić swoje uchybienia i chce ten WPF przegłosować.
I tyle. Dziękuję. Można, panie przewodniczący? Pan radny Łukasz Kuczek i dopiero pan będzie, tak? Według kolejności zgłoszeń. Dobrze. Dziękuję, panie przewodniczący. No ja się tu nie mogę zgodzić w jednej kwestii z panią skarbnik, jak mówiła o kolegium w Rio, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie wiedziała o naszych zobowiązaniach, bo to było na Rio jasno powiedziane. Była pani wiceburmistrz, była pani skarbnik i było powiedziane, że są zaciągnięte zobowiązania. Nie było o kwocie. Ja o kwocie powiedziałem dokładnie, że jest umowa podpisana na tyle, ile jest tam, ponad 600 tysięcy, tak? Więc ja też nie rozumiem decyzji Rio, że kazało przywrócić całe 1,5 miliona, ale podejrzewam, że jeżeli wtedy pani wiceburmistrz i pani skarbnik powiedziałyby tak, tak, zgadza się, umowy są podpisane na tam 600, powiedzmy 40 i podejrzewam, że Rio wtedy by przywróciło tylko 640, a nie całe 1,5 miliona. Ale to ze strony organu wykonawczego nie było powiedziane. Więc może dlatego kolegium Rio kazuje przywrócić całe 1,5 miliona. Ja dalej będę się upierał przy swoim stanowisku, że jeżeli wyszłoby wtedy już na tym kolegium, że pani burmistrz zgadza się te wolne środki wprowadzić do tego budżetu na ten cel, to tego tematu dzisiaj tutaj nie ma. Tylko że tak, my mamy zawsze iść na ustępstwa, tak? I ustępstwa mają wyglądać tak, że albo robimy to, co chce pani burmistrz, albo nie. My w pewnym momencie też zrobiliśmy krok w tył i była furtka dla pani burmistrz, wystarczyło się tylko i wyłącznie zgodzić na te 1,5 miliona. I tego tematu dzisiaj nie ma. I dalej stoję przy stanowisku i nie rozumiem, dlaczego uchwała o zmianie WPF-u i o zmianie budżetu nie została nam przedstawiona do dnia dzisiejszego. W zeszłym roku była przedstawiona, owszem, Rada przegłosowała nie wszystkie przedstawione zmiany, bo ma do tego prawo, nie może wprowadzać, ale może się nie zgodzić z nimi. I tak to zostało zrobione. Resztę poprawiło Rio. I się dało, a w tym roku się nie dało. Dziękuję. Proszę pana radny Tadeusz Ingram. Dziękuję panie przewodniczący. Ja się tak przysłuchuję dzisiaj na tej komisji i to tak. Nie ma współpracy, nie ma współpracy, nie ma współpracy. No jest jedna rzecz. No nie ma współpracy w tym mieście. I w tej Radzie. Bo to jest taka wojna między klubem wspólnie dla Lędzin, a panią burmistrz. A reszta się nie liczy. Przecież to, co było przedstawione w budżecie, to tam też były i nasze wnioski, to się wszystkie powywalali. Wszystkie powywalali. Przepraszam. Nie panie radny, nie ORS. Przepraszam, nie ORS, bo w budżecie było, rozumiesz, że będzie Mickiewicza cała, wywaliliście pół Mickiewicza, w budżecie to było. Na 15 listopada, który został przedstawiony. Myśmy tylko ORS zabrali i podzieliliśmy z tego inwestycje. Ja wiem. Nie było nic innego. No przepraszam, a Mickiewicza się nie wywalili. Nie było tego w budżecie, czy się wywalili, czy nie? Nie było tego w budżecie, jakbym to mieli wywalić. Mickiewicza żeśmy wprowadzili. Przepraszam. Panie radny, pan się wróci do tamtej sesji. Wyście Mickiewicza wprowadzili, była cała. A wy wrzuciliście od Grunwaldzkiej do Słowackiego, a zostawiliście tylko u siebie od Wandy do Grunwaldzkiej. Nie, na ten rok. Na ten rok to było. Na ten rok to było. I każde wnioski, które są z innego klubu zgłaszane, przez was są wyrzucane. I tu się liczy tak, kto tu jest ważniejszy? Czy pani burmistrz, czy klub radnych? A reszta niech se tam będzie. Paweł parę razy składał wnioski na oświetlenie na ulicy Panoramy, to się to wyrzucali. Składał wnioski, były wyrzucane. Bo nie należy do klubu radnych wspólnie dla Lędzin. I to jest... Uderzmy się w pierś, że tu jest tylko tak, na panią burmistrz, ja też nie powiem, że jest jedna rzecz, że ona we wszystkim ma rację. Nie musi mieć we wszystkim rację, ale jest sytuacja jedna taka, że tu się jedno ciśnie na usta, że my mamy większą rację jak pani burmistrz. I teraz albo to jest tak, nie można się dogadać, a teraz kto jest silniejszy? Kto jest silniejszy? I miasto tylko na tym cierpi. Miasto na tym cierpi. Bo jestem święcie przekonany, że gdyby było dogadanie się jakieś,
to mogłyby być i małe inwestycje robione, i wielkie inwestycje robione. A tu robi jeden drugiemu na złość. Tu robi jeden drugiemu na złość. Ten, bo on chce i on musi, a ten drugi mówi, a ja wam pokażę, że nie muszę. I na tym cierpi miasto. I to już tak, jak powiedział radny Simonicz. Te 4 lata są stracone. 4 lata są stracone z tego względu, że nie ma współpracy. I tak jak tu kiedyś powiedzieli na ostatniej sesji, że nie ma współpracy, to Rada była obrażona. Jak to nie ma współpracy? Jest. Jest. Ja nie mówię tym, no przepraszam. To, że jest wybudowane i tak dalej, tylko tak jak ja mówię, siądźmy i pogadajmy, no to już jest tak za późno. To już tak jest za późno. Miasto i tak dużo straciło. Tak dużo straciło. Przez to, kto jest ważniejszy w tym mieście? Kto jest ważniejszy? I powiem wam jedną taką rzecz, że pani burmistrz wam pokazała, kto jest ważniejszy. Że jednak od niej niektóre rzeczy zależą, a nie od rady. I że to idzie na niekorzyść miasta. Trudno. Trudno. Że to idzie na niekorzyść miasta, bo jest sytuacja. No bijcie brawo, jestem za. Jestem za z tego względu, że wy chcecie pokazać, że wy rządzicie tym miastem, a ktoś ma tylko wykonywać wasze polecenia. No. Tylko, że ustawodawca to musi być mądra troszeczkę, a nie żebyśmy ustawy poprawiali co chwilę, uchwały poprawiali co chwilę, bo głupie uchwały idą. Dziękuję. Dziękuję, ale naprawdę potwierdził pan te słowa, że te 2 ostatnie zdania wystarczyły. Podsumował pan 4 lata pracy pani burmistrz, naprawdę. Dziękujemy panu za to. Ale ja powiem, ale nie, no pan radny Zimnal nie jest w klubie, pani radna Wysocka nie jest w klubie, jej wnioski też. Pan radny Hubert Handy też nie jest w klubie. Panie przewodniczący, pan Zimnal był przez 3 lata przeszło, toście go wyrzucili. Czy on sam odszedł, boście go załatwili przy jego wnioskach? I powiedział, że nie chce takim klubie być. No, także nie mówmy na ten temat. Nie mówmy na ten temat. Że wykonujemy wnioski 10 radnych, także nie tylko 6 czy 7, a nawet i wasze wnioski głosujemy za. No. No, ale okej, proszę pan radny Bogusław Dzierżak. Dziękuję za głos. Jest ożywiona dyskusja, ale wróćmy do sedna sprawy, bo decyzjami RIO nie mamy WPF-u i mamy budżet do poprawy. Tu z moich ust, a wcześniej przewodniczącego Simonicza, czy później Pawła Wanota, czy znowu przewodniczącego Simonicza, padła magiczna data 15 grudnia. Propozycje wrócenia się do WPF-u i do budżetu 15 grudnia. I to rozwiązuje temat, bo tak przy. Jak będziemy mieli 2 uchwały, które nie będą budziły, że tak powiem, wątpliwości ze strony regionalnej do parunkowej, to możemy szybko do tych uchwał wprowadzać zmiany. Dlatego stawiam 2 wnioski. 2 wnioski formalne. Pierwszy, żeby na sesji nadzwyczajnej procedować nad WPF-em, który zaproponowała pani burmistrz na dzień 15 grudnia. Drugi wniosek, żeby przygotować zmiany do budżetu tak, żeby przywrócić wersję budżetu, który pani burmistrz zaproponowała na 15 grudnia. To w moim odczuciu rozwiązuje wszystkie problemy. Oczywiście z poprawkami RIO, zgadzam się z tym. A czyli nie mówię, żeby głosować budżet do nowa, tylko przygotować tak budżet, żeby zmiany do budżetu, żeby przywrócić wersję z 15 grudnia z poprawkami Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Proszę, pan radny Łukasz Kuczek jeszcze jest zgłoszony. Dziękuję, panie przewodniczący. No, po części, ale tylko po części podzielam tutaj zdanie pana radnego Dzierżaka. A dlaczego? No bo to nie jest żadne porozumienie. My po prostu robimy to, co chciała pani burmistrz. Porozumienie jest zawarte tu, w tej uchwale, która została przez klub przygotowana. Pani burmistrz zgadza się zostawić te inwestycje, które były, a zgadza się wprowadzić 1,5 miliona na ORS z wolnych środków. I to jest porozumienie. I wtedy mamy tak, trzy zmiany, które kazało wprowadzić RIO, tak? Przywrócić 1,5 miliona do WPF-u, zmienić upoważnienia dla pani burmistrz i zmienić datę. A dodatkowo wprowadzamy jeszcze zmianę dla mieszkańców na dopłaty do węgla. Dodatkowo wprowadzamy pieniądze na MKS. Tylko po stronie teraz pani skarbnik jest sprawdzić, czy jeżeli w tym WPF-ie będzie zawarte 3 miliony, a nie 1,5, czy nam się wskaźniki nie sypią i czy to jest zgodne. I dla mnie to jest porozumienie, a nie wracanie do tego, co zaproponowała pani burmistrz, bo wy się to sami plątacie teraz, bo wracając do tego, co pani burmistrz, to nie jest porozumienie, tylko głosowanie nad tym, co pani burmistrz. I teraz jeszcze w kwestii wyjaśnienia. Mówi pan, że klub głosuje tylko swoje wnioski. A sam pan powiedział, że radny Zimnal odszedł, bo my jego nie przegłosowali. My się nie boimy, że ktoś odejdzie. Sam wnioskiem zabrałem z inwestycji pana radnego Urbańczyka z ulicy Żeromskiego na stadion. Obraził się? Nie, dalej jest w klubie. To co pan opowiada za bzdury, że głosujemy za inwestycjami klubu? No niech pan posłucha sam siebie. I w budżecie na 2023 rok nie było inwestycji ulica Mickiewicza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, pani wiceburmistrz. Szanowni państwo, z całym szacunkiem do pana osoby, panie radny Łukaszu Kuczek, ale co to jest za porozumienie? Kiedy pan mówi, że pan chce tak, a my mamy tak zrobić, to nie jest porozumienie. To jakieś definicje, ale proszę zachować spokój, bo my zachowywaliśmy spokój, jak pan się wypowiadał. Porozumienie to jest wtedy, jeżeli się coś uzgodni, a nie narzuci się wolę. To co pan nazywa porozumieniem, jak wprowadzał pan wnioski do budżetu i się pan nie pytał burmistrza, burmistrz wnosił sprzeciw, a pan tego nie słuchał. To też było porozumienie? Nie, to była pańska wola, którą tutaj Rada przegłosowała i doprowadziliście państwo do sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj. To też nie było porozumienie. Więc proszę nie mówić o porozumieniu, kiedy to w ogóle wypacza tą definicję. Bo to jest naprawdę nie fair. Co do tutaj pana też wypowiedzi odnośnie, że RIO nie było informowane na temat zobowiązań. Osobiście mówiłam, jakie umowy, na jakie kwoty. I to, co pani skarbnik powiedziała, RIO nie wie wcześniej, jakie zobowiązania zawiązaliśmy, bo nie ma takiej możliwości. I dopiero w toku postępowania nadzorczego po to jesteśmy zapraszani i również państwo są zapraszani na kolegium, żeby te wątpliwości organowi wyjaśnić, tak? I dlatego też padło pytanie do mnie, jakie zobowiązania zostały już zaciągnięte. I wtedy wyjaśniałam, jakie umowy i na co. I chcę tutaj, żeby też sobie państwo radni zakodowali. Na windy jest podpisana umowa, bo cały czas tu się mówi, że na windy nie ma umowy. Pani przewodnicząca, na windy jest podpisana umowa. Bo pani mówi, że nie ma podpisanej. Jest podpisana umowa. Ale ja to powiedziałem, wszystkie umowy są. No ale to jeżeli pani jest niepewna na co, to ja bym prosiła, żeby pani nie mówiła, że na windy, tylko... Nie, na windy... Bo to myli. Chcę potwierdzić, że na windy jest podpisana umowa. Wiemy, żeby to padło jasno tutaj. Więc proszę też tutaj nie mówić o pewnych rzeczach, które nie miały miejsca. Na PEPOL zostały unieważnione. Dziękuję. Czy pan Bogusław Noras, proszę. Dziękuję bardzo za głos, panie przewodniczący. To nie są moje komisje, ale tak, ważny temat i przyszłem tu dzisiaj. Rozmawiamy, tak, ale z tego, co wychodzi, to ta rada nie jest potrzebna. Bo my tu do mieszkańców, jako my są do mieszkańców, mamy coś zrobić dla mieszkańców, to nie zrobimy nic, bo pieniążków nie mamy. No i co my mamy tym mieszkańcom teraz? No, wracamy się do poprzedniego z grudnia, a w grudniu nie ma inwestycji do mieszkańców, bo są umowy podpisane na ORS Centrum. RIO wypowiedziało się jednoznacznie, że mamy to przywrócić. Ale niech ktoś, pani tak jak wiceburmistrz powiedziała, niech ktoś ręka do nas wyciągnie, niech powie nam pani, z wolnych środków damy połowa, nie 1,5 miliona, żeby coś tu ustalić. A my tu nic nie ustalimy, bo będziemy czekać, aż nasza szanowna szefowa dostanie kartkę, co dzisiaj było na komisji i ona będzie weryfikować, czy tak zrobić, czy nie. My powinni teraz porozmawiać, czy dajemy co z wolnych środków, czy nie do tego budżetu. Pani burmistrz się odniosła jednoznacznie, że nie.
No to jakie jest porozumienie? To nie ma porozumienia. Moje 1,5 miliona, chociaż na połowa się spotykamy. Bo też ta komisja zwołano, żebyśmy na ten temat porozmawiali. A tu jest nie. My też chcemy dać klub, wszyscy tak, coś pomogiemy, a tu się okazuje, jak wrócimy się do tego, nic nie pomogiemy. Co my tym mieszkańcom mamy powiedzieć? Tak jak z tym węglem. I chcę dać tym ludziom, weźcie sobie te pieniądze, te 3000, nie chcę tego brać. Już dzisiaj podpisza, niech będzie ta sesja nawet nadzwyczajna. Ale wszyscy z 7 porozmawiamy, potem my tu przyszli i się my są w większości, no jednego członka nie ma. A reszta wszystko rady przyszło, żeby no porozmawiać, żeby było dobrze z tym Rio, dobrze było zrobione, są wolne środki i jakoś się dogadać. My nie chcemy może nawet tej całości, połowa albo cokolwiek, ale wyciągnąć ta ręka do nas. Że my są no radnymi od mieszkańców wybranymi. My nie rządzimy tym miastem niczym, a tu okazuje się, że my mamy nic do powiedzenia. Za chwilę zaś będziemy napisane, będzie, że my nie chcemy mieszkańcom pomóc. Ale to jest czas uciekło, nakręca się wszystko i do Rio mamy zaś napisać, poczekać na pismo, odpowiedź, potem znowu będzie komisja, znowu będzie sesja potem zwołana, no i będzie już koniec lutego. Po to my się tu spotkali, żeby porozmawiać i tu jesteśmy, żeby coś każdy zaproponował. Przewodniczący klubu zaproponował 1,5 miliona, Urząd Miasta może przykładowo połowa zaproponować, ale cośkolwiek trzeba z czegoś wyciągnąć, jakoś pośrodku drogo trzeba znaleźć, a my tu nie mamy nic. Także proszę ze strony Urzędu Miasta, żeby do nas się też pochylić jako do radnych. Dziękuję. No, Urząd Miasta nic nie zaproponował. My tu mamy teraz propozycję. No, wracamy do budżetu, jak będziemy mówili, i robimy sobie sesja według ustawowego terminu. Roz na kwartał, czy roz na po roku, jak nas uchwała obliguje. No i tak, no i pani burmistrz, która sobie przygotowała tak wspaniały budżet, co niech tym rządzi. Zmian do budżetu nie trzeba, bo podobno jest na wszystko zabezpieczone. Panie dyrektorki się nie chciały wypowiadać, bo na wszystko pieniędzy mają. No to działamy. Hulaj dusza, piekła nie ma. Proszę, pan radny Paweł Wanot. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja tutaj jednak przychylę się co do kwestii porozumienia jednak do stanowiska pani wiceburmistrz. Porozumienie to jest jednak obopólna zgoda dwóch stron. Ja rozumiem, że jedna stanowisko Rady Miasta może być inne niż stanowisko Urzędu Miasta. Dlatego no, tutaj trudno mówić o porozumieniu zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Jednak o porozumieniu mogliśmy mówić w momencie uchwalania budżetu. Dzisiaj nie mówimy o porozumieniu. Dzisiaj mamy decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nam nakazuje. Jeżeli my sobie tego sami nie wprowadzimy, to oni to nie wprowadzą do nas siłą. Tyle. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, panie skarbniku. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja właśnie chciałam tutaj też to powiedzieć, że dla mnie właśnie to, co zaproponował pan przewodniczący, czy tu pan radny Wanot, to jest najlepsze rozwiązanie, bo jeżeli państwo sami tego nie zrobicie, to zapewne Regionalna Izba Obrachunkowa zrobi dokładnie to samo, ponieważ do nich to jest najprostsze rozwiązanie. Wezmą uchwałę, projekt uchwały i przywrócą te 1,5 miliona, tak jak było w propozycjach pani burmistrz. Najprostsze, najszybsze, i bo im też nie wolno tych wolnych środków wprowadzić, bo to też jest zaciąganie deficytu. Natomiast jeżeli państwo chcecie wolne środki wprowadzić, ja mam taką propozycję, żeby teraz uchwalić tą wieloletnią prognozę finansową w tej wersji, która ona była, natomiast później spróbować z wolnych środków wprowadzić te państwa inwestycje. Znaczy ja mu, nie, proszę mnie też źle nie zrozumieć, bo ja tu widzę, to jest moja opinia. Jeżeli państwo dzisiaj nie wrócicie, nie zabezpieczycie tego 1,5 miliona, nie dzisiaj, czy w najbliższym okresie, do 19 lutego, tak jak państwo macie, to Regionalna Izba Obrachunkowa zrobi to za was, przywracając do tego stanu z 15 listopada. My się tylko... 15 grudnia. My się tylko rozwleczemy to w czasie. Natomiast decyzja będzie, podejrzewam, że taka będzie, bo to jest najprostsze rozwiązanie. Natomiast wolnych środków i tak nie wprowadzimy, i tak nie wprowadzimy. A jeżeli państwo przegłosujecie, że te wolne środki, a pani burmistrz nie wyrazi na to zgody,
To jest 100% pewności, że ta uchwała znowu będzie przez rozpatrywana na Kolegium Rio i znowu będziemy czekać 2 miesiące na to, żeby jakiekolwiek decyzje zapadły i mieszkańcy dalej nie będą mieli na wypłatę dodatków węglowych. Nie będzie mieli. Ja w tej chwili, proszę Państwa, mieliśmy podpisane porozumienie odnośnie zakupu laptopów dla dzieci do szkół. Też czekam na wprowadzenie tego, to są laptopy na kwotę 65 tysięcy. Nie mogę tego wprowadzić. Przychodzą środki na dzieci z Ukrainy, nie mogę tego wprowadzić. Ja jestem cały czas w zawieszeniu. Dlatego, no tak jak mówię, ja się przychylam do tych propozycji państwa, a później ewentualnie poczyniać dalsze kroki, bo i tak wrócimy do tego punktu wyjścia. Ja wiem, że państwo tutaj powiecie, niech Rio to robi, ale, no, ale Rio to zrobi, ale za 2 miesiące. No, ale nie wiem, czy mieszkańcy poczekają. No szkoda, mi jest szkoda tych mieszkańców, naprawdę. Natomiast no, ja bym chciała te zmiany do budżetu wprowadzać, natomiast usłyszałam to samo, co pani przewodnicząca. Każda zmiana będzie uchylana. A dziękujemy, no wyprostujemy, tak, ale już o wolnych środkach zapomnijcie, że wprowadzicie do budżetu. Znaczy z mojej strony, nie wiem jak nie radni, tak, nawet zmiany nie zrobicie w szkołach albo gdzieś. Przygotowaliście budżet, nie chcecie z radą rozmawiać? Nie ma. Skończyło się. Także... Panie burmistrz też nie może wprowadzić sama tych wolnych środków do budżetu. Musi być państwa zgoda na to. No proste. No to jest proste, jak produkcja cepa. Więc macie państwo wtedy też jakiś głos. Jeżeli państwo się nie zgodzicie na jej propozycję, to nie ma tych wolnych środków w budżecie. Natomiast wtedy można ewentualnie negocjować jakieś inwestycje. Tak ja uważam. Natomiast dzisiaj trzeba zakończyć pewien etap, a później, później po prostu przejść do kolejnego etapu, żebyśmy mogli dalej pracować. Z mojej strony to będzie ostatni etap. Ma pan do tego takie prawo, no, panie przewodniczący. Także ja bym takie wnioski są wprowadzone, to niech ten ostatni etap kontynuuje. A to ja prowadzę komisję i sobie będę prowadził jak chcę. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chce się wypowiedzieć? Bo tu widzę pani radna Anna Wysocka. To pan radny Łukasz Kuczek, proszę. Dziękuję, bo tu pani wiceburmistrz wyrecytowała ładnie o tej współpracy, o wypracowaniu czegoś wspólnego. To ja się zapytam tylko jedną rzecz. Jak był wypracowany budżet miasta? Bo mówimy tutaj o jakiejś współpracy. 15 listopada został przedstawiony budżet miasta Radzie Miasta, tak? I został omawiany na komisjach. Gdzie przy projektowaniu budżetu było jakieś spotkanie z radą, rozmawianie, co wprowadzamy, czego nie wprowadzamy, co musimy, czego nie musimy? Nie. Gotowy, tak jak ja zrobiłem dzisiaj, gotowy projekt, bach i wielkie oburzenie. A pani burmistrz co zrobiła? Gotowy projekt, bach, macie go przegłosować, bo jak cokolwiek złożycie, to odwołuje się do Rio. I koniec, i 2 miesiące znowu wisimy. No tak to wygląda. Macie gotowy projekt, podpiszcie go, temat załatwiony. A my jak? Gotowy projekt od pani burmistrz i macie go przegłosować. Bo jak cokolwiek zgłosicie, to ja się odwołuję do Rio, a Rio staje po mojej stronie. To gdzie ta współpraca jest? Naprawdę, ja tu szczerze nawet jakbym chciał, to nie mogę zagłosować nawet za propozycją pana Dzierżaka, bo sam nie będę zaprzeczał sobie. Ja dziękuję. Panie radny, jak jest proponowana współpraca, żeby omówić te wnioski, żeby właśnie nie robić takiej bubli, to pan nie jest zainteresowany. Jakby była współpraca... Co roku proponuję to, żeby omówić wasze wnioski. Tak, ale jakby inne była współpraca wnioski, przy tworzeniu budżetu, może by to wyglądało inaczej. Nawet jakbyście się dowiedzieli na komisji budżetu, że te wnioski są niezgodne z prawem, to może byście sobie inne wymyślili, ale żeście nie skorzystali z szansy. Nie chcecie współpracować. Nie chcecie. Bo taka jest prawda. Bo mogli, żeście, nawet jakbyście się dowiedzieli na komisji budżetu, że te wnioski są niezgodne z prawem, to byście sobie mogli jeszcze inne wnioski wymyślić. Dziękuję. Ja chciałam przypomnieć, że 8 grudnia to żeśmy jeszcze nie wiedzieli, że zostały ogłoszone przetargi na te ORS. Dopiero właściwie dzień przed sesją 15 grudnia. Ale mogli, żeście się dowiedzieć. Żeśmy się dowiedzieli, no nie wiem skąd. Panie radna, te kłamstwa, macie 300 tysięcy na sport, jak przegłosujecie śmieci. To są kłamstwa, macie 300 tysięcy, a co dzisiaj, co było na sesji? MKS tu przyszedł, 70 ludzi tu przyszło z MKS-u. I dzisiaj gdzie są pieniądze? Tak, porozumienie. Przepychajcie dalej i będziemy tak
deptać no, miejsce. Tam sobie alkoholówki na sport, wszystko mi cię przyinaczyć i kota do góry nogami. No. Tak. I ja chciałam tak. się zapytać właściwie pani skarbnik, jeżeli przed 15 listopada zostały ogłoszone ten przetarg i później zostały podpisane te umowy na te windy na 600 tysięcy, co było już na 23 rok, czy burmistrz może zrobić przetargi na przykład na wszystko, na 24 rok w tym roku, na 25? No bo jest w WPF-ie. Tak, państwo dajecie upoważnienie pani burmistrz właśnie w WPF-ie do zaciągania zobowiązań wieloletnich. Jeżeli płatność takiego zobowiązania będzie przypadać na rok 2024 czy 5, to oczywiście może takie zobowiązanie, jeżeli on, właśnie dlatego jest ta wieloletnia prognoza finansowa, że ona daje jej taką możliwość podpisywania umów wieloletnich. Dobrze, a myśmy, jak myśmy przyjmowali budżet w styczniu 22, to też żeśmy zobowiązali burmistrz do zrobienia tych zadań z budżetu. A tu widzę, że zadania z budżetu nie są zrobione, a robiony jest WPF. I to jest trochę nie w porządku. Bo ile zadań zostało zrobione z budżetu na 22 rok? A ile nie zostało zrobionych? Ja przypomnę jeszcze raz, że wieloletnia prognoza finansowa jest najważniejszym dokumentem, jeżeli chodzi o budżet. Ale nam to zawsze mówiła pani burmistrz, to jest taka chmura, to jest takie marzenia, które możemy zmieniać. I tam państwo decydowaliście, i zadecydowaliście w czerwcu, że na przyszły rok 1,5 miliona będzie na ORS. To była państwa decyzja, bo państwo to głosowaliście. Więc nic nie stało na przeszkodzie, bo ono nie było od stycznia wprowadzone. To było w połowie roku wprowadzone i państwo wyraziliście na to zgodę. Więc nic nie stało na przeszkodzie, żeby pani burmistrz takie zobowiązania zapłaciła. Ja wytłumaczę i ja pani. Zawsze państwu mówię, że te inwestycje, które są wieloletnie i wprowadzone do WPF-u, one są w pierwszej kolejności wprowadzane do budżetu. A później dopiero wprowadzane są dalsze inwestycje jednoroczne. Na to, co zostaje, to jest robione. Natomiast proszę państwa, no ja rozumiem, ja już to wielokrotnie podkreślam, że ja rozumiem państwa stanowisko. Natomiast ja jako skarbnik muszę pilnować tych wydatków bieżących, bo to cały czas podkreślam, i schodzić z wydatków bieżących. My remontujemy ten ORS właśnie dlatego, żeby zejść z wydatków bieżących, żeby zaoszczędzić na energii. To, co ja mówiłam, te zadania inwestycyjne, które my mamy w tym roku w budżecie, to jest wymiana oświetlenia w szkołach, co nam też pozwoli zejść z wydatków bieżących na przyszłość. Szykuje się kolejna podwyżka dla nauczycieli o 400 zł, gdzie subwencja za tym nie pójdzie. A pan tutaj przewodniczący Symonicz mówi już, że nie da, bo się nie zgadza na żadne zmiany do budżetu. Natomiast skąd my, nie wiedzieliśmy o tym. Na podwyżki dla nauczycieli jeszcze, że jest określona właśnie taka kwota, to ostatnio była dopiero decyzja podjęta. Natomiast po to jest ta rezerwa właśnie wolnych środków, żeby na takie nieprzewidziane wydatki mogło być. I ja to zawsze mówię, jak mamy, to czekamy na to, co będziemy musieli, bo mamy jakieś projekty, trzeba będzie wkładu własnego, trzeba będzie na wynagrodzenia, bo z wynagrodzeniami na koniec roku zawsze jest problem. Nikt nam nie da gwarancji, nikt nam nie da gwarancji, że znowu przyjdzie nam jakiś zaszczyk z PIT-ów, jak w zeszłym roku to 3 miliony. Więc trzeba będzie sobie poradzić w inny sposób. No ja chciałam się jeszcze zapytać, dlaczego zarządzeniem zostało wpisane do budżetu na 23 rok 860 tysięcy za węgiel? To jest te pieniądze, które mieszkańcy wpłacają, żeby otrzymać ten węgiel po 1680. Bo takie upoważnienie bezpośrednio z ustawy wychodzi. Że ale to było na 22 rok. Nie, jeżeli pani chodzi, kiedy była umowa podpisana. Wprowadzone było w budżecie, że na 2020. Umowa była tylko na rok 2022. Tak. Kolejne zmiany były od 2 stycznia na rok 2023. Ale to były pieniądze, które wpłacili ludzie w
Nie. Wprowadzaliśmy po stronie dochodów i po 800 tysięcy. No ludzie nie wpłacili 800 tysięcy, pani przewodnicząca, niech mi pani wierzy. Nie. To jest kwota, i możliwe, że jej nie wydamy, to jest kwota zapotrzebowania do PGG na węgiel. To jest tylko zapotrzebowania, gdzie my wcale nie musimy tego kupować. To jest tak jakby rezerwacja, żeby PGG wiedziało, że my możliwe, że będziemy takie wnioski składać. Natomiast my sukcesywnie składamy wnioski do PGG na zakup, co nam potwierdzają mieszkańcy, że są zainteresowani na taką ilość, więc my taką ilość zamawiamy. Natomiast z PGG mamy tą górną granicę tak jakby ustaloną. I ta górna granica jest do budżetu. Jeżeli sobie państwo zobaczycie na wykonaniu, to w zeszłym roku mieliśmy umowę podpisaną z PGG na 400, a wpłat było na 60, nie pamiętam teraz, ale to jest kolosalna różnica. Nie było takiego zapotrzebowania, które mieszkańcy na początku składali. Też ciężko było określić to zapotrzebowanie, bo to dopiero w grudniu ruszyło. Teraz już mamy te wnioski mniej więcej, podwoiliśmy tą ilość, no bo mieszkaniec może się o 1,5 tony mógł się w zeszłym roku, teraz drugie 1,5 może w roku 2023, więc było nam łatwiej takie zapotrzebowanie wprowadzić do budżetu i o takie zapotrzebowanie do PGG wnieść. To jest tak. Natomiast tak jak powiedziałam, te zmiany zostały wprowadzone zarządzeniem, ponieważ ustawa odgórnie dała możliwość organowi wykonawczemu, żeby wprowadzić takie zadanie do budżetu. Natomiast jeżeli chodzi o te dodatki węglowe, to są środki covidowe i one już niestety ustawa tego nie gwarantuje, musi to być przez Radę Miasta. Ale tu jest te 840 zł w związku z realizacją zadań wynikających na podstawie podpisanej umowy w dniu 28 listopada 2022 roku pomiędzy gminą Lędziny a Polską Grupą Górniczą na preferencyjny zakup węgla 1680 zł. I to wychodzi 500 ton. A ja dostałam informację, że 500 ton było zamówione na 2022 rok, czyli teraz na 2023 znowu 500 ton. No właśnie dokładnie to przed chwilą powiedziałam, że ci, co złożyli wnioski na rok 2023, mają możliwość złożyć, znaczy na 2022, mają możliwość na rok 2023. Tu 1,5 tony i tu 1,5 tony, więc myśmy liczyli właśnie to w ten sposób, że ci zainteresowani w roku 2022 będą również zainteresowani w roku 2023. No bo 1,5 tony, proszę państwa, no to jest mało. To jest... Ale to znaczy, że gmina ogólnie chce zamówić 1000 ton? Szanowna pani, rok 2022 się skończył i my już więcej do tego roku nie wracamy. Ile żeśmy zamówili, ile mieszkańcy dali? Nie powiem pani tego teraz, bo nie wiem. To jest... Natomiast tak jak mówię, były robione wnioski, podpisana umowa na około 400 tysięcy i to nie było wpłacone przez mieszkańców, bo mieszkańcy nie byli aż tak zainteresowani tym. Natomiast te wnioski w tym roku już mogą wpływać wnioski, na które mieszkaniec może sobie ten węgiel z roku 2022 wykorzystać, czyli 3 tony może sobie kupić w roku 2023. Znaczy, ale proszę państwa, no proszę pamiętać, że to dopiero weszło w grudniu, więc ciężko nam było też wyliczyć i te zainteresowania. No to wszystko było tak robione na podstawie też MOPS-u i tak dalej. Ile tych mieszkańców się może zgłosić o ten węgiel? Na podstawie deklaracji, którzy zgłosili, że mają takie ogrzewanie w domach, więc to wszystko tak było robione. Natomiast faktyczne wpływy, no bo też ciężko, ja rozumiem, że to jest okres przedświąteczny, nagle mieszkańcowi po 1,5 tony to jest 2,5 tysiąca do wpłaty, do 600. Mogło być ciężko mieszkańcowi znaleźć, więc ma możliwość jeszcze te 3 tony kupić w tym roku. I tak się też dzieje. Zupełnie inna informacja, ale zresztą tak samo podtrzymuje stanowisko Szymon. Dziękuję. Czy pan radny Kuczek jeszcze chce zabrać głos? Czy mogę przejść do opiniowania? Okej, dobrze. To punkt trzeci. Spokojnie, mam to podzielone. Zajęcie stanowiska Rady Miasta w sprawie uchwały nr 26/2023 RIO w Katowicach z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały Rady Miasta Lędziny nr
94/457/22 z dnia 15 grudnia 2022 roku. Wieloletnia prognoza finansowa na miasta Lędziny na lata 2023-2029. Tutaj będzie ten wniosek, który wprowadził pan radny Dzierżak w sprawie WPF-u o przywrócenie. Może go pani, ja bym go odczytał. Wniosek radnego Bogusława Dzierżaka, żeby na sesji nadzwyczajnej procedować WPF zaproponowany przez panią burmistrz na dzień 15 grudnia 2022 roku. Tak, zgadza się wniosek, tak? Czy tak, pani, zgadza się. Pani skarbnik, będzie on jakiś taki okej, tak? No czy przywrócimy łącznie z tymi zmianami, które tak. RIO zaproponowało? Tak, bo na pewno będziemy musieli te zmiany, o których mówiła pani Wysocka, te 800 tysięcy też ująć, bo one już są w budżecie, więc o to będzie powiększone, ale on będzie tylko o to powiększone, reszta będzie wszystko tak jak było. To 800 tysięcy to jest o węgiel, tak? O tym mówimy. Proszę państwa, ale ja nie, ja mówię teraz o wieloletniej prognozie finansowej i doskonale państwo wiecie, że wieloletnia prognoza finansowa nie będzie na 1 stycznia, tylko będzie z datą podjęcia i ona musi się pokrywać z tym, co będzie w budżecie, a 800 tysięcy już w budżecie jest. Więc one muszą być zbieżne, te dokumenty. Natomiast jeżeli chodzi o budżet, to w budżecie robicie zmiany do budżetu, żeby się ustosunkować do zmian, do tych zastrzeżeń RIO. I jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, to tam nie było nic więcej, żadnych zastrzeżeń, jedynie wprowadzenie do tego załącznika przedsięwzięcia tego 1,5 miliona, tak? I ta zmiana tylko będzie ujęta. Natomiast ten drugi załącznik będzie taki, podejrzewam, że będzie tożsamy z tym, co było. Jedynie te przedsięwzięcia się zmienią, bo tam dołożyliśmy nie wszystkie inwestycje, cały ORS był wyrzucony, natomiast nie wszystkie inwestycje były przedsięwzięciami. W większości te, co państwo złożyli, to były inwestycje jednoroczne, więc tam się kwota tego załącznika całkowicie zmieniła i ona ma odzwierciedlenie też w załączniku numer 1, więc to będzie tylko poprawione. Natomiast w budżecie macie państwo dużo, znaczy więcej tych zmian, te, które państwo przygotowaliście w tej uchwale i tak jak mówię, trzeba jeszcze tam dopisać. Pani skarbnik, ale w tej chwili wydaje się, że dla nas to jest nieistotne, my tylko to przywracamy, a i tak pani musi nam, my to opiniujemy tutaj. A pani nam musi być to przygotować dopiero te materiały na sesję. Oczywiście, tak, tak. Ja państwu przygotuję. Tylko tak jak państwu mówię, że żeby te budżety były spójne, to ja te 800 tysięcy muszę wprowadzić i jedynie będzie ta jedna mała zmiana. Okej, dziękuję. Poddaję pod głosowanie. Najpierw Komisja Gospodarki. Pan radny Szymon Simonicz jest za. Pan radny Łukasz Kuczek. Przeciw. Pani radna Bogumiła Stolecka. Pan radny Tomasz Kostyra, nie ma. Pani przewodnicząca Maria Głos. Pan radny Karol Kolny. Komisja Gospodarki wydała opinię pozytywną. Komisja Budżetu, pani radna Anna Wysocka. Przeciw. Pan radny Tadeusz Ingram. Za. Pan radny Bogusław Dzierżak. Za. Pan radny Paweł Wanot. Za. I pan radny Edward Urbańczyk. Opinia pozytywna Komisji Gospodarki i Komisji Budżetu. Przechodzimy do punktu 4. Zajęcie stanowiska Rady Miasta w sprawie uchwały 27/2/2023 RIO w Katowicach z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały Rady Miasta Lędziny nr 94/458/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku. Budżet miasta Lędziny na rok 2023. Przeczytam wniosek. Wniosek radnego Bogusława Dzierżaka, żeby na sesji nadzwyczajnej procedować zmiany do budżetu, które przywrócą
Budżet zaproponowany przez burmistrz na dzień 15 grudnia 2022 roku, rok wraz z nakazem Regionalnej Izby Obrachunkowej. Czy tutaj ktoś chce jeszcze zabrać głos w tym temacie? Nie widzę, poddaję pod głosowanie. Komisja Gospodarki Miejskiej. Radny Szymon Simonic za. Radny Łukasz Kuczek. Przeciw. Radna Bogumiła Stolecka. Radny Tomasz Kostyra nieobecny. Przewodnicząca Maria Głos. Pan radny Karol Kolny. Komisja Gospodarki wydała opinię pozytywną. Komisja Budżetu, pani radna Anna Wysocka. Przeciw. Pan radny Tadeusz Ingram. Za. Pan radny Bogusław Dzierżak. Za. Pan radny Paweł Wanot. Wstrzymuje się. Pan radny Edward Urbańczyk. Wstrzymuje się. Komisja Budżetu też wydała opinię pozytywną. Dwie opinie pozytywne. Przechodzimy do punktu piątego. Wnioski i zapytania. Czy są jakieś wnioski? Proszę pani radna Anna Wysocka. Ja się chciałam zapytać, dlaczego ogłoszono zamówienie na oświetlenie i na piec, na MOK, właściwie na dwa piece na MOK, a mówiono nam o jednym piecu na MOK? Dwa piece. I jeszcze są tam dwa kominy do roboty i kotłownię przerobić. Jak tutaj było na SP4 przebicie jednej ściany, to 100 tysięcy czy 80, nie? No 80. A w sumie to można? Zawieszenie, no. Zamówienie publiczne. Tam jest na oświetlenie, na dwójka, na czwórka, na trójka, na jedynka chyba i na MOK te dwa piece. Ja mam odpowiedzi na to pytanie. Proszę. No czekamy, panie przewodniczący, ale pan... Ale to są wnioski i zapytania, pan, nie? No to proszę odpowiedzieć. Dlatego mówię, że my odpowiemy na piśmie, ale pani przewodnicząca, postępowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak żeśmy już omawiali przez ten czas, dotyczyło trzech aspektów. Ale oczywiście dostanie pani odpowiedź. No to w takim układzie, dlaczego żeście... No to jest budżet, ale to dlaczego żeście tak nie postępowali z zamówieniem publicznym na ulicę spacerową albo... z ogłoszeniem na przetargu, o ogłoszeniem na budowę chodnika, o z czapli i tam innych rzeczy. A tutaj jest styczeń, właściwie koniec stówka stycznia i już są, idzie, budżet jest, wszystko jest, fajnie, super. No może na podstawie WPF-u wszystko sobie tam burmistrz będzie robić, a rada jest w sumie niepotrzebna. I nawet może na zdrowie nam to wyjdzie, bo nie będzie na kogo zwalać. Ktoś jeszcze ma jakieś wnioski bądź zapytania? Nie widzę, bo nie, tu jest tyle ludzi zgłoszonych. Pan Bogusław Dzierżak. Pani Anna Wysocka już była, a pan radny Edward Urbańczyk. Dziękuję pani skarbnik, raczej do pani burmistrz. To już było dzisiaj trochę powiedziane, ale chciałbym, aby to było, abym to dostał na piśmie i radni. Mam trzy zapytania. Pierwsze. Z jakich przepisów wynika, że Rada nie może zmieniać uchwalonego budżetu, skoro usterki dotyczą trzech punktów? Dzisiaj żeśmy o tym dyskutowali, ale chciałbym, aby nasz radca prawny albo powiedzmy tam zastępca nam na to odpowiedział. Drugi punkt. Z jakich przepisów wynika, że nie można zmieniać budżetu, bo nie ma WPF-u, skoro prezes jasno stwierdzi, że obowiązuje ten sprzed 15 grudnia? I trzeci punkt. W roku 2021 był realizowany budżet nadany przez RIO i był zmieniany, a obowiązywał do przełomu lipca, maja i lipca stary WPF. Czy były do tego zastrzeżenia? Proszę pani przewodnicząca Maria Głos. Ja bym miała takie zapytanie właśnie z
znaczy z działu ochrony środowiska przyszła odpowiedź panu radnemu Sebastianowi Zimnalowi, że pani burmistrz przejęła budynek ORS Centrum. Ale jeżeli jak można przyjąć budynek ORS, znaczy nie przepraszam, ORS Centrum, budynek gimnazjum byłego i dom górnika, czyli to, co myśmy tam mieli gimnazjum z jedynki. Jak można przejąć na własność budynek, który częściowo jest nie na naszych działkach? Bo jeszcze na przykład działka 1413 przez 47 jest jeszcze własnością prywatną, a budynek częściowo leży na tej działce. No nawet drzewo, jak owocuje na działce sąsiada, to trzeba owoce oddać. Więc jak można ten budynek było przejąć? Jak można było coś takiego napisać? Może przejmie po uregulowaniu działek. Czy my w tym wypadku mamy jakieś zdanie o zapłaceniu odszkodowania mieszkańcom, którzy te działki oddali w użyteczność, że tak powiem, kopalni wybudowany dom górnika? No można powiedzieć, że za czasów jakiegoś rządów partii PZPR-u można to było tolerować, ale jeżeli kopalnia dobrze prosperowała w latach 90., dlaczego tego od kopalni nie wyegzekwowali? A teraz tak, tylko kiwnięciem palców, w całej kwocie od nas to mają dostać. Może jakieś raty albo coś, no tam na wykup działek i zwiększenie zasobów komunalnych, mieszkaniowych i tak dalej, tam jest ponad 500 tysięcy. No, czy Rada ma w tej kwestii jakieś zdanie, czy tylko możecie to Państwo sami zrobić? To jest właśnie takie zapytanie. Czy ta odpowiedź jest dobra, że już przejęty został budynek? Nie wiem. Napiszę to i prześlę do biura rady jutro. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Nie mam nikogo. To przejdźmy do punktu 6. Informacje. Czy są jakieś informacje? Nie ma. Przejdźmy do punktu, który jest zgłoszony. Interpelacje. Odmiany? No, jest w 8. Punkt 7. Interpelacje. Czy ktoś chce zabrać głos w interpelacjach? Proszę pan radny Edward Urbańczyk. Też było to już tutaj podnoszone przez radną Wysocką, ale ja chcę złożyć interpelację do burmistrza miasta Nędziny. Na podstawie paragrafu 59 statutu miasta Nędziny składam pisemną interpelację w interesie mieszkańców miasta Nędzin, a dotyczącą przyznania, wypłaty i rozliczenia środków publicznych przeznaczonych na dodatek węglowy. Do dnia 30 listopada 2022 roku mieszkańcy miasta mogli składać wnioski o przyznanie im dodatku węglowego w kwocie 3000 zł na każde gospodarstwo domowe, którego źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza zasilany węglem, peletem, brykietem o zawartości węgla kamiennego do 85%. Jedynym warunkiem ze względu na wymóg przepisów ograniczających przyznanie dodatku był wpis o zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 22 czerwca 2022 roku, a którego celem utworzenia było wzmocnienie organów samorządowych jako istotnego argumentu w walce ze smogiem, w tym realizacji i planowania polityki niskiej emisji w gminie. Proszę o udzielenie pisemnej informacji co do ilości złożonych w mieście wniosków o przyznanie dodatku węglowego, na jaką kwotę oraz odmów przyznania dodatku przez burmistrza miasta z powodu niespełnienia warunków wpisu lub zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w terminie do 30 czerwca 2022 roku. Proszę o podanie kwoty i daty wpływu od wojewody do budżetu miasta przyznanej na pokrycie dodatku węglowego dotacji i terminu wypłat dla mieszkańców z zachowaniem obowiązku wypłat do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie dotacji mieszkańcowi oraz rozliczenia końcowego dotacji przez burmistrza miasta Nędziny do dnia 13 stycznia 2023 roku. Po tej dacie zostały zwrócone przez burmistrza miasta lub MOPS niewykorzystane na ten cel środki pieniężne do budżetu wojewody? Proszę o pisemną odpowiedź na moją interpelację. Jak chcecie? Czy ktoś ma jakąś jeszcze interpelację? Nie widzę, przechodzimy do punktu. Proszę jeszcze jedno. To nie jest interpelacja, szanowni radni, ale dzisiaj, wybaczycie, że powiem wam kilka takich przemyśleń. Jedno natomiast do tego radny tutaj Noras, który stwierdził, jak jako samorząd, jako radni, jak mały mamy wpływ na to, co się dzieje, a co niby gwarantuje nam ustawa o samorządzie. Otóż w czasie jego wypowiedzi doznałem takiego déjà vu, przypomniały mi się czasy po strajkach, kiedy komuna powiedziała, że daje nam górnikom możliwość współrządzenia z kopalnią. Byliśmy tak szczęśliwi, jak dzisiaj
I niektórzy radni, znaczy nie, może nie dzisiaj, ale ci, którzy zostali radnymi, myśleli, że będą mogli pomagać mieszkańcom. I co się okazało? Dokładnie to samo. Mogliśmy na wiele rzeczy wpływać, tylko nie na najważniejsze, ale potem żeśmy się zorientowali o tym dopiero 3 lata później, jak byliśmy tymi, już kończyła się pierwsza kadencja, że możemy na kopalni decydować o wszystkim, tylko nie o tym, co decyduje, czyli o wielkości wydobycia i cenie zbytu. Czyli byliśmy, tak jak dzisiaj tutaj radni, że staramy się, składamy wnioski, a tak wszystko gdzieś tam ktoś za nas decyduje, tego nie można, to jest zabronione, tu działamy wbrew przepisom. Nie wiem, no oby się nie okazało, że historia zatyczy koło i skończy się to tak, jak skończyło się w 81 i w 80 roku. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 8. Propozycja zmian w budżecie. Nie wiem, czy tutaj radny Kuczek przedstawi te zmiany i poddamy je pod głosowanie. Proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Bo mi tu taki jeden paradoks się nasuwa, bo wnosiliśmy na przykład w uchwale budżetowej, tak, mieliśmy takie kompetencje, mogliśmy na sesji budżetowej zgłosić na przykład zabranie pani burmistrz uprawnień. A teraz wnioskiem pana Dzierżaka wracamy do tego, że pani burmistrz będzie miała wszystkie uprawnienia i my już z tym w ciągu roku nie zrobimy nic. Więc ja bym prosił następnym razem trochę się zastanowić nad tymi wnioskami, bo teraz powiem otwarcie od siebie. Pani burmistrz może śmiało mieszkańcom powiedzieć tak, to po co oni składali te wnioski? Po to, żeby im zrobić jakiś ambaraz i niepotrzebnie 2 miesiące się o coś przegadują. Bo skoro my teraz wracamy, rezygnujemy z wszystkiego, cośmy złożyli i przytakujemy pani burmistrz, to faktycznie będzie miała pani burmistrz rację, że radni to zrobili tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić sobie tu jakąś wojenkę, bo i tak swoich postanowień nie utrzymują. Bo tych uprawnień już nie zabierzemy. Ja wiem, dopiero będzie... Wszystkie uprawnienia, które były, które chcieliśmy zabrać, chcieliśmy dać tylko na szkoły, ale ustawodawca jednak przewidział, że nie można sobie wybrać, które uprawnienia dajesz, a których nie. Albo zabierasz wszystkie, albo dajesz wszystkie. I w tym momencie, jeżeli przechodzi taki wniosek, to wszystkie jej dajemy. Ale panie radny, myśmy przegłosowali przygotowanie projektu uchwały i w tym projektu uchwale będziemy składać nasze wnioski, tak? Dobrze, tylko teraz tak. No, czy my zabierzemy... Ale chwileczkę. Czy my w tym projekcie uchwały, to nie jest już sesja budżetowa, przypominam, bo budżet mamy, jeżeli to przywrócimy, czy my w tym projekcie uchwały będziemy mogli nanieść taką zmianę? Bo mamy takie możliwości tylko na sesji budżetowej, chciałem przypomnieć. Tylko na sesji budżetowej. No ale tak, rozumiem to, dobrze. Ale za 2 miesiące tak czy siak, jakby to Rio przywróciło. No. No nie wiadomo, co Rio zrobi, czy zabierze wszystkie, czy przywróci wszystkie. A państwo tutaj przywracają teraz wszystkie. Więc... No ale damy wniosek ale to dopiero będzie na sesji, i Rio zweryfikuje uchwałę, tak? Damy tylko, wniosek, że jeżeli damy wniosek, a nie jest to sesja budżetowa, to Rio go może odrzucić. No szanujmy się, no ale są przepisy, które jakieś obowiązują. Jeszcze, ale wróćmy do uchwały, tak, bo nie, mamy inny punkt jeszcze, teraz. Jeszcze tutaj dam panu Urbańczykowi, chcę coś odczytać. Proszę bardzo. To jest znowu uchwała Rio, ta, która dotyczy budżetu. Punkt 2. W paragrafie 10 ust. 4 badanej uchwały Rada Miasta upoważniła burmistrza miasta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przenoszeniu planowanych kwot wydatków między rozdziałami w ramach działu tylko 801 klasyfikacji budżetowej. Zgodnie z brzmieniem artykułu 257 punkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu wydatków jednostki w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia, wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie są inaczej. Zatem na podstawie upoważnienia ustawowego burmistrz może dokonywać zmian w ramach wszystkich działów klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu na uposażenia, wynagrodzenia w stosunku pracy. To jest ten punkt. Nie wiem teraz, czy możemy znowu w to ingerować. Czyli tu musielibyśmy się skoncentrować na tych upoważnieniach ustawowych. No tak mi się przynajmniej... No dokładnie, to jest, się powtarza sytuacja z poprzedniego roku. W zeszłym roku złożyliśmy wniosek, żeby punkt 4 wykreślić całkowicie. Teraz idąc do przodu chcieliśmy ułatwić nauczycielom, dyrektorom, żeby nie byli tu zwoływani. Okazuje się jednak, że ustawodawca mówi jasno i wyraźnie, albo bierzecie wszystko, albo dajecie wszystko. Jeżeli my wracamy do uchwały, która została nam przedstawiona 15 grudnia, dajemy wszystkie upoważnienia. Koniec tematu. No nie ma innej opcji.
Zgodzi się pani ze mną, pani wiceburmistrz? Proszę bardzo, no ale ja myślę, że jak Szanowni najbardziej państwo, możemy ja zabrać tylko powiem, wnioskiem. Tak, bo tutaj wiele słów padło, ale nie do końca prawdziwych, bo państwo macie swoje bardzo szerokie kompetencje w trakcie uchwalania, raz w roku, w trakcie uchwalania budżetu. I państwo możecie z nich korzystać, ale uwaga, w granicach prawa. I tego nie zrobiliście. Gdybyście skorzystali zgodnie z przepisami, to nie byłoby postępowania. Bo państwo mogliście, bo tutaj pan mówi, że no bo my nie możemy zabierać, bo jest tam przekazane na określenie, nie możemy zabierać. Możecie zabierać, tylko że musicie rozpoznać sytuację, czy nie daj Boże są niezawarte umowy. I mogliście to zrobić, ale nie zrobiliście tego umiejętnie. Trzeba było rozpoznać sytuację i gdybyście rozpoznali ją tak, jak potrzeba i poruszali się w granicach prawa, to dzisiaj by nie było tematu. A z upoważnieniami oczywiście jest tak. Jeżeli państwo albo dajecie upoważnienie, albo nie dajecie tego upoważnienia, a nie, że ktoś wpadł na pomysł, że dam, ale tylko do działu jakiegoś. A może nie tylko do działu, ale tylko do jakiegoś tam rozdziału. Nie ma. Nie można w ten sposób korzystać z uprawnień, bo ustawodawca wskazał wprost. Są upoważnienia, albo ich nie ma. Dobrze, ale po tym wniosku, który został przegłosowany, przywracamy wszystkie uprawnienia, tak? No, o ile wiem, tylko na sesji budżetowej. No, ale to się okaże później. Dobrze, wróćmy może do tej uchwały, bo pani wiceburmistrz tu też powiedziała, że myśmy tego nie prześledzili. Myśmy się dowiedzieli, że jakieś umowy są podpisywane na sesji budżetowej. Więc, no, na sesji budżetowej, no szanujmy się. No, szanujmy się, na sesji budżetowej. Dlatego też, bo tu pan Dzierżak też dużo słów powiedział. Ale jeszcze... Pozwolę sobie wejść słowo, ale państwo nie zgłaszaliście wniosków, że chcecie wziąć stąd, to kiedy mieliście się dowiedzieć? Właśnie wtedy, kiedy i dobrze było, powiedzieliście państwo tak, chcemy zabrać wam z tego, więc co pani burmistrz zrobiła? Szanowni państwo, ale tu już są warte umowy, więc poinformowała was. No dlatego gdyby też mówię. Gdyby ta dyskusja była na komisji i tak jak pan radny Dzierżak powiedział, że pan by przedstawił wniosek, chcemy z tego, to już wtedy byście się dowiedzieli. Nie zgodzę się, bo więc dyskusja skąd organ ma wiedzieć, że państwo coś planujecie? Przy planowaniu budżetu, gdyby była rozmowa z radnymi, nie było może takich dużych komplikacji. Ja tu chciałbym wrócić do tej uchwały, którą mamy teraz procedować i do słów pana Dzierżaka, który mówił, że tam Rio nam uchyliło. Jest jeszcze jeden problem. Jakby pani burmistrz nie odwołała się do Regionalnej Izby Obrachunkowej, że Rada coś zrobiła, tylko zaproponowała od razu, że te 600 tysięcy, na które ma podpisane umowy, wprowadzi z wolnych środków, to tego tematu by też nie było. Też by go nie było. Tylko, że nie ma z drugiej strony żadnej propozycji. Dlatego ja podtrzymuję swoją propozycję w postaci przedstawionej uchwały. Tak? Jest to jako stanowisko Rady Miasta. I tu tak samo jest. Przywrócenie tych 150 miliona, 1,5 miliona, które Rio kazało przywrócić, tak? Tylko że z innych środków, bo Rio jasno nie wskazuje, z których mamy to przywrócić. Wskazuje, że Rada tam złożyła wnioski takie a takie i na kolegium było powiedziane, żeby przywrócić. Druga sprawa, jest tu zmiana dotycząca tych 605 tysięcy na dodatki węglowe. No dlaczego tego nie możemy wprowadzić od razu? Tylko mamy przywrócić tamtą uchwałę. Przecież ona jest tylko zastrzeżona w trzech punktach. Więc skoro wprowadzamy zmiany, które zastrzegło Rio, dlaczego nie możemy od razu wprowadzić dodatku węglowego, tylko zrobimy to, co Rio, uchwała nabierze, będzie prawomocna, tak? I znowu się spotkamy, żeby dołożyć dodatek węglowy. Nie rozumiem, dlaczego tego nie można za jednym razem zrobić, skoro na przykład według ustawy, według uchwały budżetowej wynagrodzenia są wypłacane. No to jak to? To coś można, czegoś nie można? To ja już panu odpowiem. Na pierwsze, nie mogła pani burmistrz zrobić tak, jak pan powiedział, bo wtedy by miała postępowanie przed Regionalną Izbą Obrachunkową, bo już zawarła umowę. To jest na pierwsze pytanie. A na drugie pytanie, rozmawialiśmy z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie przygotowania tego, co nakazało Rio w trzech punktach i zgłaszaliśmy również temat, że mamy do wprowadzenia zmiany. I kolegiant powiedziała, że dla czystości sprawy, tak, bo postępowanie dotyczy tej uchwały i tych zapisów, no, na których dzisiaj rozmawiamy, tak, będzie, jeżeli to będzie, może być to na jednej sesji, ale w dwóch odrębnych uchwałach, żeby tych dwóch spraw nie mieszać, bo postępowanie Rio dotyczy tego tematu. Dla czystości sprawy. Dla czystości sprawy, ale nie jest to zabronione w żaden sposób. Ale szanowni państwo, jak mamy współpracować z jakimiś organami, to współpracujmy. To pan też podkreśla, tak, o współpracę. Więc
nie wiem, no my skupiamy się na takich rzeczach, które naprawdę sensu nie mają. Jeżeli ma to zapewnić czystość, przejrzystość w rozpatrywaniu całego tego, w tym postępowaniu, to zróbmy tak. Ja nie wiem, czemu się tu upierać. Znaczy, wracając jeszcze do dlatego, poprzedniego, ale chciałabym jeszcze dokończyć, bo teraz procedujemy nad pańskimi propozycjami, ale punkt wcześniej, państwo wyrazili swoje stanowisko już w temacie i podjęliście jakieś decyzje, tak? A teraz tak jakby wracamy do początku i procedujemy nad całkiem inną propozycją. I teraz czysto hipotetycznie weźmy pod uwagę, że jeżeli pańska propozycja przejdzie, to co organ ma zrobić? Skoro 10 minut wcześniej zajęliście jakieś ale to jest komisja. Stanowisko. Jaki problem jest przygotować dwie uchwały, bo nie rozumiem. No jaki to jest problem? Niech mi pani to co 10 minut ale państwo no zmieniacie zdanie? No chwileczkę, no nie, bo to w tym samym temacie? Zrobione zostało na jeden punkt. Dla mnie, ja się nie zgadzałem z tym wnioskiem radnego Dzierżaka, tak? Nie wiem, no i właśnie taka dlatego, jest współpraca. No, no za właśnie, 10 minut jest, dojdziemy do dojdziecie państwo do innych, tak? Wniosków. Dokładnie tak jak pani mówi, no, taka a jest my będziemy współpraca. W nieskończoność robić. Nie informuje się nas o niczym wcześniej i potem dochodzi. W zeszłym roku można było przedstawić uchwałę Radzie Miasta, dać do przegłosowania, ale Rada Miasta coś tam odrzuciła i było wielkie B. Dzisiaj słyszeliśmy, Urząd Miasta nie przygotuje uchwały, jest przygotowana, znowu jest problem. No to kto tu w końcu jest winny? Weźcie tą odpowiedzialność w końcu, a nie za każdym razem przez Radę Miasta nie ma dofinansowania do węgla. No jak przez Radę Miasta? Czy nie opowiadać bredni, bo już się pan sam gubi, bo przed chwilą stanowisko Rada... Pani przepraszam, komisje wypracowały. Stanowisko wypracowały. No oczywiście. Więc jeszcze proszę nie opowiadać na bredni. No ale jakie to jest stanowisko? Dlatego ja się z tym kłócę, bo na przykład dla mnie osobiście, no i każdy chyba przyzna rację, nawet ci, co byli przeciw naszym wnioskom na sesji. To po co były te wnioski składane, skoro wracamy do tej uchwały? To jest w ogóle wszystko niepotrzebne. No szkoda, że się nie można w czasie wrócić, bo my się wrócili do tego grudnia i w ogóle byśmy nic nie składali, tylko przegłosowali to, co ja panu wytłumaczyłam, że wnioski można i państwo mają kompetencje po swojej stronie, tylko trzeba zrobić to w granicach prawa, po prostu. Ale jeżeli Rada Miasta na sesji budżetowej ma największe kompetencje, tak? O tym mówię. No, jeżeli a czy my pan by na zwykłej sesji możemy zabrać upoważnienia, nie możemy, tylko to na nie sesji. Byłoby dzisiaj tematu. Po prostu trzeba działać zgodnie z prawem. Dlatego jeżeli był planowany projekt budżetu, trzeba było zaprosić Radę Miasta do współpracy. No bo o tym rozmawiamy. Mówicie o współpracy, tylko tak. My dajemy propozycję, jest problem, a wy dajecie propozycję, Rada ma to przegłosować, bo to jest dobrze. No halo. Ja tylko przypomnę, że w dyspozycji ustawowej wójta, burmistrza, prezydenta jest przedłożenie takiego projektu i to jest jego kompetencja. Dobrze, no w takim razie, i skoro tu jest zostało zobowiązany do opracowania tego projektu, a państwo na komisjach dyskutujecie. Dobrze. I proszę nie zarzucać, że burmistrz przygotował projekt uchwały, oczywiście, bo to jest jego obowiązek ustawowy. Dobrze, pani wiceburmistrz, ja jestem dalej przy głosie. To skoro już zostały przegłosowane dwa wnioski, to ja bym tu chciał też wystosować wniosek, bo ta uchwała już w takiej wersji nie może być procedowana, bo jaki by to miało sens? Więc chciałbym tutaj złożyć wniosek do burmistrza miasta, tak? Radni się przychylą albo się nie przychylą. O wprowadzenie 1 600 000 z wolnych środków celem wprowadzenia ich na inwestycje, które Rada Miasta zgłosiła przy budżecie, plus 100 tysięcy przekazania na dofinansowanie stowarzyszeń sportowych, to może być oddzielna uchwała. Przyjmujemy, tak jak pani mówiła, tak? Dla czystości sprawy. Osobno przyjmujemy zastrzeżenia Rio, a osobno przyjmujemy resztę. Jeżeli będzie taka wola, taki wniosek chcę złożyć, żeby pani burmistrz, za zgodą pani burmistrz wprowadzić do budżetu 1 600 000 wolnych środków na inwestycje, które Rada Miasta złożyła 15 grudnia, klub radny, które złożyli, zostały przegłosowane, to jest 1,5 miliona, 100 tysięcy z tych wolnych środków przekazać na stowarzyszenia sportowe i tu jest tylko i wyłącznie kompetencja pani burmistrz, czy się na to zgodzi. Dodatkowo w kolejnej uchwale, w tej samej uchwale co wolne środki, 605 880 zł wprowadzić na dodatek węglowy. No i tyle. I tyle. No proszę podyktować wniosek tutaj pani z biura. Tutaj proszę pan radny Bogusław Dzierżak, proszę o głos. Ja właściwie mój głos już nie ma większego znaczenia, bo ja chciałem tylko właśnie podpowiedzieć panu radnemu Kuczkowi, że może w tym punkcie właśnie zgłosić wnioski, jeżeli chce zmiany w budżecie wprowadzić, bo to jest właśnie punkt, który dotyczy zmian w budżecie. Nie?
a nie procedowania nad uchwałą, bo Rada wcześniej, znaczy obydwie komisje wcześniej pozytywnie zaakceptowały wnioski, które jasno mówią, co należy zrobić. Dziękuję. Proszę pana radny Paweł Wanot. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. No tutaj znowu wracamy, tak jak pani wiceburmistrz powiedziała, do jakiegoś stanowiska bliżej niedookreślonego. Ja rozumiem, że jest, mówimy wszyscy tutaj o współpracy od 4 lat, ale prawda wygląda zupełnie inaczej. Każda ze stron rozmawia z pozycji siły. Jak Rada Miasta w grudniu rozmawiała z pozycji siły, bo miała kompetencje. Teraz burmistrz miasta, organ wykonawczy też rozmawia z pozycji siły, bo ma za sobą decyzje Regionalnej Izby Obrachunkowej, które są dla Rady Miasta no niesatysfakcjonujące, bo są sprzeczne z tym, co Rada Miasta przegłosowała w grudniu. Ja mam pytanie do pani skarbnik. Jak w tym momencie dojdzie do, znowu, jeżeli te wnioski podatnego kurczka zostaną przegłosowane, dojdzie w pewien sposób do paraliżu kolejny raz, że będą wnioski, które wzajemnie się wykluczą. I w takim ja mam pytanie do pani skarbnik, jak długo zajmie przygotowanie projektu uchwały, jak długo zajmie przygotowanie projektu uchwały i kiedy możemy spodziewać się ewentualnej sesji nadzwyczajnej w tym zakresie. Dziękuję. Można, to jest kwestia przyszłego tygodnia, załóżmy tygodnia, 10 dni, no, mamy do 19 czas, no, to jest to też, żebyśmy nie doprowadzili tego do granic absurdu, że my zajęliśmy stanowisko, chcemy przegłosować, chcemy, żeby to jak najszybciej poszło, mija 19 lutego i znowu będziemy mieć dalej ten sam problem. Panie radny, stanowisko pani burmistrz jest jednoznaczne, ona nie wprowadzi wam środków, tak? Nie. A my wniosek. Dokładnie. No ale nawiązując do tego, co pan powiedział, no to ja bym chciał wrócić się 4 lata temu, początek Rady. No pani burmistrz miała większość w Radzie i co się stało? Co się stało? I to jest właśnie efekt tego. Efekt tych pierwszych 6 miesięcy, tak? Czy 8 miesięcy. Tak, panie przewodniczący. No ale to jest efekt tego i teraz borykamy się z tym przez 4 lata. To, co była jest teraz. Ale ja nie wiem. No, zostało nam kilka miesięcy. No, jeżeli ustawodawca nie zmieni swoich założeń, no to w lutym 2024 będą wybory. Zostało no nam... i bardzo dobrze, no i przyjdzie i nowy burmistrz, będzie miał mniejszą linię kredytową, bo spłacimy dużo, troszkę więcej tych kredytów, zostanie wolnych środków około 2,5 miliona, no i będzie sobie dobrze, tak? Może on się będzie umiał dogadać z Radą, tak? Daj pani a Rada z nim. No. Można, panie przewodniczący. Słuchajcie, no, znów jak się tu przysłuchiwałem i tak dalej. To jest jedna rzecz, że Rada nie jest informowana przy składaniu wniosków i tak dalej, nie? Ja chciałem się zapytać jedną. Była sesja budżetowa? Była. Składał klub wnioski na sesji budżetowej? Tak. Ani jeden z tych wniosków nie był procedowany na Komisji Budżetu. Ani jednego wniosku nie było złożonego, bo wtedy, gdyby było to procedowane na Komisji Budżetu, to byście się dowiedzieli, że takich pieniędzy nie można zabrać, takich nie można, a to było wszystko cichaczem i była sesja budżetowa i wszystko na sesję budżetową. Przepraszam, Dzierżak też to wtedy powiedział, że każde wnioski dotyczące budżetu powinny być procedowane na Komisji Budżetu. A one nie były. Dlatego nie byliście poinformowani. Dopiero się byli poinformowani na sesji, co możecie wziąć, a co nie. Na co były umowy podpisane, czy nie. A gdyby to było tydzień wcześniej na sesji budżetowej, to wtedy by można było, tak jak Dzierżak powiedział. Z tego nie możemy wziąć, na sesji budżetowej nie było żadnych wniosków. I proszę tego nie mówić.
Dobra wola, pani burmistrz. Mam 615 tysięcy już zaangażowane, proszę mi to zostawić, a 900 dzielicie. Było tak na sesji budżetowej. Na sesji budżetowej było, że mamy sobie 900 tysięcy, że ona potrzebuje z OSR 615 tysięcy. No, na 615, no. A to czemu zasądziliście całe 1,5 miliona? Zasądziła. No, a kto? A, dobra, Rio. No. A oni sobie to wzięli tak, no, z kosmosu. I w czym jeszcze wycofali? Zaangażowane 615, oni sobie 1,5 miliona wycofali. A. Kto? No ja wiem. No. Pan Edward Urbańczyk. Dziękuję. Pani skarbnik, myślę dzisiaj, żeśmy to stanowisko tutaj zajęli, myślę, że to jakiś krótki czas pani zajmie, żeby to przygotować, żeby te uchwały Rio. Niech pani tak wstępnie się określi, no bo też sobie jakoś zaplanujemy, żebyśmy wszyscy byli. 4 dni, 5. Znaczy, ja myślę, że wprowadzimy te zmiany, ale one są tożsame z tym, jeżeli przyjmiemy to pierwsze stanowisko, bo ja myślę, że to tego drugiego stanowiska, nawet jeżeli państwo przygłosujecie pozytywnie, to pani burmistrz już wyraziła swoje zdanie, nie przychyli się, więc takiego projektu uchwały nie przygotuje. No bo pani natomiast to w zasadzie ma, tylko pani da te pierwsze. Tak, także te zmiany no nie powinny długo trwać i ja tutaj jak będę przygotowana, to na pewno pani przewodniczącej dam sygnał, że te projekty są przygotowane i można zwoływać, bo i tak ze zwołaniem pani musi mieć projekt, tak? Bo najpierw jeszcze i tak musi być komisja, ale pewnie w tym samym dniu państwo będziecie projektować. Znaczy no ja muszę na spokojnie się nad tym pochylić, bo tak jak powiedziałam, zarządzenie już na początku stycznia jest wprowadzone, więc ja je muszę ująć w UPF-ie. Muszę sobie to na spokojnie, żeby się nie pomylić. Wiedzą państwo, że to są dużo tych zmian, więc ja myślę, że do końca tygodnia. Ale to nie jest tak, bo my do 19 musimy to zrobić i tak znaczy się trzeba by było. No mają państwo jeszcze cały przyszły tydzień, nie? Nie. Tak. No tak, dzisiaj jest. Dzisiaj jest dopiero 6, czyli cały przyszły tydzień jeszcze państwo macie. Czyli ja sobie przeskoczyłam. Czyli możemy wstępnie na piątek sobie zaplanować, że w piątek, jeżeli się nic nie wydarzy. Środa, czwartek są komisje w przyszłym tygodniu. Nie, no jutro nie, no jutro. No, no nie, trzeba sobie na czasy jechać. Dobrze. Proszę państwa, że to no, to naprawdę ja muszę się nad tym pochylić, bo to nie jest prosta rzecz. Ale jeżeli mamy to robić dzień przed Rio, to jaki to ma sens? Po to, żeby Rio uniknąć tego kolegium. Bo dla mnie, jeżeli były przegłosowane 2 wnioski, tak? Że przywracamy do stanu z 15 grudnia, to jaki to jest problem to jutro przygotować? Nie, no proszę, to jest tu. Do 19. No bo teraz nie rozumiem tej zwłoki. Bo ja jesteśmy. No, w tym tygodniu. Nie, 7. To jeszcze ustalimy tutaj. No myślę, że jak najszybciej, jak tylko pani się. Ale mam takie teraz jeszcze pytanie, bo chcę złożyć wniosek, ale na jakim etapie powiedzmy tam jest wniosek radnego Pawła Wanota o tych pieniądzach przeniesionych. My złożyli o te 160 tysięcy. 163 tam jest. Te, które były z dofinansowania do ścieków, a tak, potem były na jednak na bieżące remonty drugich chodników. Na MKS byśmy to przeznaczyli. Znaczy, no proszę państwa, no to tutaj jest. Ale to jest pani burmistrz, się zgodzić musi. Tak, znaczy ja jeszcze chciałam dopowiedzieć, bo państwo tu cały czas mówicie, że te wnioski nie zostały przez Rio, że zostały zakwestionowane. Rio się nie zgodziło na państwa wnioski. To jest nieprawdą, bo Rio się nie zgodziło tylko na te wnioski, które były niezgodne z prawem. Natomiast szereg państwa wniosków zostało wprowadzonych do budżetu i właśnie te 163 tysiące zostało wprowadzone do budżetu na remonty dróg i one w tej chwili jest na remontach dróg. Z tego co wiem, to pani burmistrz też się do tego przychyliła. No i tutaj no, tak jak państwo tutaj mówicie, no te wnioski pani burmistrz określa się, czy realizuje, czy nie realizuje wnioski. No na dzień dzisiejszy nie mam takiej
takiej informacji, żeby przygotować taką zmianę do budżetu, może tak powiem. Na razie się skupiamy na tych zmianach, które Państwo mają z tymi, jeżeli chodzi o to zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Więcej żadnych zmian na ten moment nie przewidujemy. Wniosek możemy sobie przegłosować, bo może Pani Burmistrz się przychyli do tego, nie? Zobaczysz. No. Chodzi o to, że powiedzmy te 100 tysięcy, które tutaj przewodniczący klubu zgłosił, no wiadomo, że to jest palcem po wodzie pisane, a tutaj no nie, wiem, nie wiem, czy Państwo wiecie, że, no, że klub już nie wchodzi w ogóle do budynku. Ale ten... Znaczy proszę Państwa, no Państwo zdecydowaliście, że te 163 tysięcy idzie, przeszło na remonty dróg i to zostało niezakwestionowane przez RIO, więc ono w budżecie jest. I teraz trzeba by było zrobić zmianę do budżetu, przesuwając znowu te pieniądze na inny paragraf, ale to już jest zmiana w budżecie, ja myślę, na przyszłość, nie teraz do tej uchwały, no bo teraz się skupiamy, natomiast no, przegłosowaliście Państwo to stanowisko, żeby wrócić do tych zmian, które były. Chyba, że też całkowicie, no ich tam nie było w tym projekcie z 11 listopada, natomiast z tego, co rozmawiałam z Panią Burmistrz, to no, ona tutaj nie kwestionowała tej zmiany też. No wiem, że nawet... No, ale może być tak, technicznie jest to bardzo proste, że najpierw skorygujemy wszystkie te sprawy, które są, i na tej samej sesji przy wnioskach, chyba że pani jest, będzie w stanie to przygotować. To już musi pani burmistrz wyrazić na to zgodę, natomiast jeżeli jej nie będzie, no to ona nie wyrazi tej zgody, nie będzie takiej możliwości fizycznej. Chyba że sesja będzie w poniedziałek i wtedy się wypowie. Możecie Państwo złożyć taki wniosek, jeżeli się przychyli, no tak jak to jest zawsze procedowane, jeżeli się przychyli, to ta zmiana zostanie wprowadzona i znaczy przegłosujecie Państwo uchwałę z wnioskiem, tak? No to jest, znaczy to jest dobre. No, natomiast możecie to zrobić w tej drugiej uchwale, tam gdzie będzie węgiel. Bo tak jak powiedziała Pani Przewodnicząca, ja jestem za tym, żeby przygotować odrębną uchwałę, żeby do RIO już poszło to, że Państwo zgodnie z ich zaleceniami naprawiliście te błędy. A tutaj sobie już wprowadzamy zmiany do budżetu. Czyli powiedzmy w ten czwartek nie będzie za późno. No nie wiem, no, ale mówimy o tym o tej sesji nadzwyczajnej, o tym wniosku, no. Ale to dopiero... Panie, to znaczy tak czy siak musi to wyrazić to Pani Burmistrz zgodę, więc bez Pani Burmistrz i tak tutaj no Państwo nie będziecie mieli... Panie Przewodniczący, to jest właśnie punkt, gdzie zgłaszamy wnioski do zmian do budżetu. Jak pan chce zmienić wniosek, to jest okazja. To właśnie o to, no to dobrze, nie, no to, bo to no będzie składam taki wniosek. Jak pan złoży taki wniosek, to pani burmistrz to rozpatrzy i albo go wprowadzi, albo nie. No, no idź płody. Pan przewodniczący Kuczek jest zastępcą pana Simonicza, więc no wyszedł, więc proszę przejąć obrady prowadzenia. Dziękuję. Tak byłem zgłoszony do głosu akurat w tym temacie, bo teraz pani skarbnik, ja mam do pani pytanie, bo mówi pani o pieniądzach, któreśmy przenieśli na remonty dróg, ale wniosek jest skonstruowany następująco. Wniosek radnego Bogusława Dzierżaka, żeby na sesji nadzwyczajnej procedować zmiany do budżetu, które przywrócą budżet zaproponowany przez panią burmistrz 15 grudnia. Więc te pieniądze wracają, ich nie ma na drogach. No nie wiecie, nad czym głosowaliście. Znaczy, proszę Państwa, ja się skupiam na tych zmianach, które RIO zakwestionowało. Ja myślę, że no Państwo dobrze, też. Ale przepraszam, tej zmiany RIO nie zakwestionowało, więc o niej nie mówimy. Pani skarbnik, wniosek jest o przywrócenie budżetu z 15 grudnia. Wraz z nakazami RIO. Jeżeli przywracamy budżet z 15 grudnia, to jakie nakazy? Nie, to powinien być wniosek o zmian do budżecie zgodnie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej. A my tu mamy przywrócić budżet 15 grudnia. Taki jest wniosek. No zgodzi się pani ze mną, pani burmistrz, czy nie? No wniosek jest o przywrócenie budżetu z 15 grudnia. No, ja myślę, że jak pani skarbnik wie, co ma przygotować i nie będziemy... Ale to pani skarbnik teraz to nie wykona wniosku? Nie będziemy, będziemy no, wtedy nie, rozmawiać. Proszę natomiast mi ja nie będę... Ale panie Dzierżak, ja panu nie udzieliłem głosu, ja jestem przy głosie teraz. A, no dobrze. Wielokrotnie panu pan udziela głosu i nikt panu nie udziela. Teraz ja prowadzę, nie udzieliłem dobra. Panu głosu. Mam pytanie do pani skarbnik. Czy pani skarbnik przygotuje uchwałę zgodnie z wnioskiem, czy zgodnie z mniemaniem, jakie mamy? Bo wniosek jest o przywrócenie budżetu z 15 grudnia. Albo się szanujemy, albo nie. Proszę państwa, ja zawsze przygotowuję wnioski zgodnie z państwa intencją. Zgodnie z Państwa intencją. Cały czas ta komisja trwa na temat zmian, wprowadzenia zmian, które są naruszeniem prawa przez Regionalną Izbę Obrachunkową. I te ale zmiany wniosek mieliśmy... o tym nie mówi.
I te zmiany państwo żeście stwierdzili, że ja to tak zrozumiałam. Jeżeli uważacie, że jest, no, jest inaczej, to proszę mnie sprostować. Pani skarbnik, niejednokrotnie, bo ja jestem dalej przy głosie, pani mi się troszkę wtrąciła. Niejednokrotnie było tak, jeżeli my robiliśmy błąd w swoich wnioskach, pani przygotowała tak, jak był sporządzony wniosek, więc proszę mi teraz wytłumaczyć, czy pani zgodnie z wnioskiem przygotuje tą uchwałę, czy zgodnie z tym, o czym my tu rozmawiali, bo wniosek jest o przywrócenie uchwały z 15 grudnia. No ale jakie chcecie zmiany RIO wprowadzić, skoro 15 grudnia nie było żadnych błędów? No halo. Wniosek powinien być skonstruowany, przygotować zmiany do, tak jak wskazało RIO w uchwale, przygotować zmiany do budżetu zgodnie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej. Koniec. A wy przywróciliście cały budżet z powrotem z 15 grudnia. Ale dodatkowo. Ale to nie jest dodatkowo, no przeczytajcie sobie ten wniosek. Przywrócić budżet 15 grudnia wraz z nakazami Regionalnej Izby Obrachunkowej. To czekaj, bo ci czytam. Do budżetu z 15 grudnia nie było nakazu. Wniosek radnego Bogusława Dzierżaka, żeby na sesji nadzwyczajnej procedować zmiany do budżetu, które przywrócą budżet zaproponowany przez panią burmistrz na dzień 15 grudnia wraz z nakazami Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tylko przywracając budżet znaczy, 15 grudnia ale, nie było żadnych błędów. Ale wraz, panie radny Kuczek, czy ja mam przedstawić drugą uchwałę budżetową? No nie. Ale wraz. Nie, zmiany jak ja bym miała przygotować projekt uchwały z 15 grudnia, to muszę przygotować całą uchwałę wszystkimi załącznikami. Pani skarbnik. No to ale chyba samo przeczy pani, drugiemu, jedno drugiemu. Jak mam to rozumieć? Ja to ale rozumiem. Ten wniosek jest jasny i przejrzysty. Tak? No i taka była państwa intencja, że robimy zmiany. Ale panie radny, co pan opowiada? Tak jak my 15 grudnia przegłosowali, plus tylko większość zmiany panie przewodniczący, Rio. Jestem nadal przy głosie. Czyli tak, czyli na sesji czy na robimy komisji, zmiany, która no będzie wcześniej. Na sesji, która będzie wcześniej komisja, tak? Pani skarbnik przygotuje zmiany zgodnie z budżetem 15 grudnia, to ja mam się zgłosić, że pani skarbnik nie wykonała wniosku Rady Miasta, bo na przykład pieniądze zostawiła na remontach dróg, tak? Ale tu tego nie pisze. Przywrócenie budżetu z 15 grudnia, to jest złe zdanie w tym wniosku. Ale nakaz... Jaki był 15 grudnia głosowany z naszymi wnioskami? RIO tylko... zastrzegło trzy błędy. Tak, i tylko te trzy błędy poprawić w tym, co jest głosowane. No to jest tu napisane. No ale to jest jasne i przejrzyste. 15 grudnia... wiemy, o czym tu rozmawiamy, tylko z wnioskami. Panie radny, jaki pan budżet przegłosował 15 grudnia? No, panie radny, jak ja składałem wniosek, to było albo pan daty nie dopisał, albo tam jakiegoś S brakowało. A tutaj ale jak myśmy budżet przegłosowali 15 grudnia? Ten, który poszedł do RIO, który pani burmistrz zawnioskowała. Z naszymi wnioskami. Z naszymi wnioskami. Dokładnie. I w tym budżecie będą tylko poprawione te trzy. Ja się z panem nie zgodzę, ale... Co zrobić? No, ale co my zrobimy, jak my te inwestycje musimy wycofać, które my... No dobrze, panie radny, ale co zrobimy z tymi pieniędzmi, które przekazaliśmy na remonty dróg? No zostają. Ale gdzie to pisze? Jak przywracamy budżet z 15? Ale przegłosowany 15 grudnia czyli budżet. Czyli pani skarbnik się tu deklaruje, tak? Wprowadza pani tylko trzy zmiany Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dokładnie do tego budżetu, który został wysłany do RIO. Trzy zmiany... poprawki. Ale to trzeba było tak złożyć wniosek. Bo no ale tak jest złożony, ja to tak rozumiem. Dlatego tak. Głosowałem przeciw. Przywrócenie budżetu z 15 grudnia. No ale 15 grudnia oczywiste jest. Który poszedł do RIO, który był podwyższony. Do RIO poszedł budżet z 15 grudnia przegłosowany z wnioskami radnych. Dokładnie. Tu jest napisane budżet przedstawiony przez burmistrza miasta. Nie z wnioskami radnych. No to o czym mówimy? Nie. A burmistrz przekazała budżet 15 może bez dofinansowania do dróg, bo to my zrobiliśmy wnioskiem. Pan by miał rację, panie radny Kuczek, gdybyśmy tam używali słowo projekt i wtedy miałby pan rację, ale my już mówimy o budżecie i dlatego mówimy o tym wszystkim, co znaczy, RIO nie zakwestionowało, plus to, co teraz mogło być przegłosowane, RIO. Nie zaproponowane. A gdyby... Ale jest dobrze, a gdyby no, mówilibyśmy no, o projekcie, dobrze, skoro... to wtedy pan radny by miał rację. Skoro panie tak zrobił, no dokładnie Boguś, masz rację. Zawsze możemy to... Dobra, dziękuję. Zgłaszasz ten wniosek czy nie? Dziękuję. No, to są te wnioski już. Ale nie ma trudnych komisji jeszcze. 2, 4, 6, się nie zwalniał, wszyscy powychodzili. Kworum jest, tylko że nie wiem. Ale we wszystkich komisjach... Czekaj, zaraz patrzymy. Anna Wysocka, Tadeusza Ingrama nie ma, Bogusław Dzierżak jest, Paweł Wanut nie ma, jest Edward Wandzik jest, czyli jest trzy. Jest trzy na dwóch, jest. Jest tu i tu. Tu, Bogumia Solecka, Maria Głoska. W budżecie tylko jednego człowieka brakuje, a w gospodarce jest trzy na dwa.
Edek wyszedł, nie ma forum. Nie, znaczy się... Przerwa, 5 minut. W budżecie teraz nie ma forum, bo jak Edek wyszedł, to nie ma. Wniosek radnego Łukasza Kuczka, aby za zgodą burmistrza miasta wprowadzić 1 600 000 wolnych środków do budżetu na 2023 rok, za 1,5 miliona wprowadzić do budżetu na rok 2023 następujące zadania: przebudowa i przedłużenie ulicy Żeromskiego, przebudowa, wykonanie nakładki asfaltowej ulica Spacerowa, modernizacja ulicy Partyzantów, projekt plus pozwolenie na budowę, przebudowa drogi gminnej ulicy Mickiewicza w zakresie przebudowy i budowy chodnika od skrzyżowania z ulicą Dębową do skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką po stronie numerów nieparzystych, przebudowa ulicy Czapli, budowa chodnika od Kościoła Matki Bożej Różańcowej do przejść do przedszkola, projekt plus wykonanie, wprowadzić na dofinansowanie, 100 tysięcy wprowadzić na dofinansowanie stowarzyszeń sportowych, wprowadzić do budżetu 605 880 zł na dofinansowanie dla mieszkańców zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku. Dobrze, jest wniosek wprowadzony. Komisja Gospodarki, radny Simonicz jest za, radny Kuczek? Za. Pani radna Stalecka? Wstrzymuje się. Pan radny Tomasz Kostyra się zwolnił, choć on nie głosował chyba w żadnym. Ja bym poprosił sprawdzić tylko jego głosowania, bo zastanawiam się nad tym, czy on w ogóle był dzisiaj obecny na tej komisji, bo najprawdopodobniej w żadnym głosowaniu nie brał udziału, a w tym momencie był sobie. Był, tak? Tak? Dobra, okej, bo był choć tam na spotkaniu. Dzisiaj było spotkanie z fotowoltaniki i on właśnie chyba tym zainteresowany byłby, no właśnie, na tym spotkaniu. No ale to komisja czy fotowoltanika, no. Dobra. Pani przewodnicząca Maria Głos? Za. Pan radny Karol Kolny? Za. Dziękuję. Komisja Budżetu, pani radna Anna Wysocka? Za. Pan radny Tadeusz Ingram? Wstrzymuje się. Pan radny Bogusław Dzierżak? Wstrzymuje się. Pan Paweł Wanot, nieobecny. Pan radny Edward Odłańczyk? Za. Obydwie komisje pozytywną opinię. Teraz mamy drugi wniosek. Wniosek wiceprzewodniczącego Edwarda Odłańczyka. Wnoszą o przesunięcie kwoty 163 tysiące z działu bieżące utrzymanie dróg i chodników na stowarzyszenia sportowe działające w gminie Lędziny. Tylko że ja to mam teraz pytanie, bo wnioski się powielają i z tego wynika, że będzie 263 tysiące na stowarzyszenia. To wiemy na sesji. A ty mówisz 263? No. Ale tego pan Ota nie przeszedł ten wniosek. Na komisji budżetu przeszedł podobno, nie? No ale 100 tysięcy Łukasz był wcześniej. Kiedy? Ale to musi pani... To znaczy... To... No oczywiście, no to zobaczymy, nie? Ale trzeba uważać tutaj, bo ostatnio myśmy taki wniosek złożyli i powiedzieli nam, że nie wiedzą, który rozpatrzyć wniosek, bo dwa wnioski się wykluczały. Wykluczały się. To trzeba jeden zostawić. A ja mam taką prośbę. No właśnie, one się też sumowały. Ale jest A czy nie lepiej ten wniosek zostawić na sesję? Że nie wiedzieli co i nie zrobili nic. Ten nie będzie wprowadzony. Nie, no przegłosujesz. Wniosek zawsze idzie. To dobrze, poddaję pod głosowanie. Komisja Budżetu. Kto z państwa radnych jest za? Anna Wysocka. Radny Tadeusz Ingram. Radny Bogusław Dzierżak. Wstrzymuje się. Radny Paweł Wanot, nieobecny. Radny Edward Urbańczyk. Za. Negatywna. No, opinia negatywna.
No nie wiem, czy poddawać teraz pod głosowanie gospodarki, bo będzie teraz zaś. No możesz, jak jest. No ale to będzie zaś teraz zdublowało się. No bo ja nie wiem, ale nie było na gospodarce budżetu. Z budżetu komisji. Czyli zostajemy, ok. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 9. Zakończenie. Dziękuję za obecność na komisji. Ale masz czas.